Hubert. Filip. Jest to podcast Hammerzeit. Pierwszy w 2020 roku. Witam cię serdecznie w nowym tysiącleciu. Nie, chciałem powiedzieć dziesięcioleciu. W nowej dekadzie, chyba że jesteś w Polsce, to podobno jeszcze nie jest dekada. Bo to się mówi, że od pierwszego roku się liczy. Tak, ten, że nie? W Polsce się liczy od pierwszego, a w Stanach się liczy od... Nieważne, liczy się, jest data okrągła, jest wspaniale. No, Filip, jest dużo witam lepsza. Cię serdecznie. Witamy was, nasi słuchacze. Dotrwaliśmy do kolejnej dekady. Jest to wielkie osiągnięcie podcastu Hammerzeit. Odcinek numer 135. Chciałem powiedzieć, że zaczęliśmy bardzo chaotycznie, bo od razu zaczęło się od tego, że mój kufel... pokal, czy też cokolwiek uderzył o stół. Ale to było takie uderz mocne wejście. Uderz w stół, a pokal się odezwie. Filip, uderz w stół, a grosz wpadnie do sakwy. Tak jest. Mili Państwo, nowy rok zaczynamy podcastem, który nie będzie podsumowywał poprzedniego roku, bo już jest za późno na to. Tak. Więc... ja myślę, że godne podsumowanie będzie przy okazji wręczania złotych trzonków. Które wręczymy wtedy, kiedy Oscary będą wręczane? Lub niebawem, tak. Lub kiedyś, albo na przykład latem, bo czemu nie? Wyrobiliśmy sobie już na tyle silną markę, że możemy wręczać kiedykolwiek. Dobrze. Hubert, podcast Hammerzeit zajmie się dzisiaj jednym głównym tematem, który jest widoczny w tytule odcinka, więc wszyscy wiecie, że jest to Wiedymin, ale zanim Wiedymin, to małe porządki. Tak jest. Na przestrzeni poprzedniego miesiąca, czyli... miesiąca grudnia, jak to mówią w Polsce. Tak. Dokonaliśmy pewnego zobowiązania, z którego chcemy się niniejszym wywiązać. Tak, jest sobie taka akcja Przybij Piątkę komiksowi, która polega na tym, że ludziom, co komiksów za bardzo nie czytają, się komiksy poleca. I w tym roku znowu taka akcja jest i zostaliśmy poproszeni przez internet, przez Wdymku, zostaliśmy poproszeni przez Wdymku, żeby polecić komiksową piąteczkę. Powinna to być piąteczka wydana między grudniem a grudniem 2018-2019, ale z racji... nie będzie. No nie będzie, nie oszukujmy się. My nie czytamy nowych komiksów, więc jesteśmy w stanie polecić tylko rzeczy, które już są wydane dawniej, ale ten argument, że bo nowe rzeczy będzie łatwiej kupić, nie ma tu jakby zasady, bo ja przynajmniej polecę rzeczy, które są ogólnie dostępne. I podzieliliśmy się w ten sposób, że Hubert poleci dwa, ja polecę dwa, a moja a żona poleci jeszcze, ja polecę jeszcze, tak, mogę jeszcze coś polecić, jakby zabrakło, ale okej. Okay. Dobrze, to ja zacznę od komiksu numer jeden, który polecam w ramach Przybij Piątkę komiksowi. Jest to komiks bez słów, nazywa się The Arrival, tudzież po naszemu Przybycie, i jest autorstwa pana Shona Tana. Sean Tan, tak się nazywa. I to jest fantastyczna historia o pamperku, Hubert, w płaszczyku i takim śmiesznym, jakby kosmicznym trochę kocie, powiedzmy, białym. I oni podróżują. I to jest prześliczne i wspaniałe i na wielu poziomach znaczeniowych istotne. I serdecznie polecam, szczególnie, że wydanie obcojęzyczne w tym momencie różni się tylko okładką, więc jeżeli jesteście fetyszystami, tak jak Hubert na przykład, i musicie mieć koniecznie oryginał, to w tym wypadku polskie to jest to samo co angielskie. Tyle, że na okładce jest inne słowo napisane. Czyli jest już zupełnie coś innego. Film się nie liczy i nie ma sensu kupować. Dobrze, to teraz ja. Proszę. Komiks, a teraz coś zupełnie innej beczki, Filip. Ja jako człowiek, który jest wierny tradycji i obyczajom, które panowały u niego w domu, i jako wierny od lat już, żeby nie powiedzieć, tak właśnie się staram... Ładne słowo chcesz znaleźć? Nie, czy myślę, brzydkie? Że nie, liczę ile to jest lat, że od około, no myślę, że przynajmniej 25 lat fan serii komiksów o przygodach dzielnego Gala Asterixa, chciałbym polecić najnowszy tom tychże przygód, 38 tom przygód pod tytułem Córka Vercingetorixa. Jak się strasznie trudno nazywa. Tak, który to tom polecam głównie dlatego, że Asterix jest po prostu prześwietną rzeczą. Tak. To w każdym wieku, jak miałem lat Hubert, 10 i jak mam lat 35. A wyszła ta gierka nowa Asterixowa na Switcha też jest. Tak, trzecia część. Tymczasem jest to komiks, w którym wreszcie młodzi twórcy, którzy schedę przejęli po panu Albercie Uderzo i panu René Gościnnym po ich odejściu z tego świata, czyli panowie, bo to są francuskie nazwiska, więc muszę przeczytać, pan Jean-Yves Ferry oraz pan Didier Conrad. Tak, w tym wydaje mi się, że w tej części dużo lepiej niż w poprzedniej osiągnęli Asterixowość. Tak, Asterixowość Asterixa, i te przygody czyta się już naprawdę, są równie lekkie, są równie ekscytujące
i równie zabawne jak poprzednie, a przy okazji bardzo fajnie to, co zawsze w Asterixie się sprawdza, czyli są powtykane fakty historyczne, wplecione w wątki fabularne, czyli komiks uczy, bawi, wychowuje. To dobrze. Jest nasza druga polecanka. Świetnie. Polecanka numer 3 w ramach przybijania piątki komiksowi to jest rzecz, która już ma trochę lat i nawet doczekała się serialu, który nawet się zakończył już. Ale nie przeszkadza to być temu komiksowi absolutnie fantastycznemu. Jest to, Hubert, seria Kaznodzieja autorstwa pana Gartha Ennisa i pana Steve'a Dillona, która została zamieniona w serial z tym ziomkiem, co przez chwilę grał Howarda Starka w Shieldach. I jest to rzecz odpowiednio brutalna, zabawna, wypełniona seksem i czarnym humorem, żeby spodobać się wszystkim nastolatkom. Czyli Kaznodzieja, czyli seks and przemoc. Dokładnie, Kaznodzieja, seks and przemoc. Zeszytów dużych, które biorą do kupy mniejsze zeszyty, jest w sumie 6. Ja jestem po przeczytaniu 5 i jestem absolutnie zafascynowany i bardzo nie przeczytam 6, więc ja polecam ogólnie całą serię. Kaznodzieja jest na wypasie. Dobrze, pora na polecankę numer 4 i tutaj, Filip, zachowam się bardzo patriotycznie, a jednocześnie bardzo fanboyowo. Czy jest to Biały Orzeł? Oczywiście, ja nigdy nie poprzestanę w mojej fascynacji serią komiksową Biały Orzeł. Wydaje mi się, że braci Macieja i Adama Kmiołków, którzy... Może słuchają, Hubert. Tak, którzy w sposób zupełnie bezpośredni postanowili przełożyć komiks klasyczny, amerykański, superbohaterski, taki jaki znamy z zeszytówek Marvela, na polskie realia, i to nie na polskie realia w takim jakimś ujęciu bardzo, bardzo, bardzo skomplikowanym, tylko po prostu, co by było, gdyby tak naprawdę to, co się dzieje w Marvelu, działo się w Warszawie i co gdyby ci superbohaterowie byli oparci o bardziej polską, nazwijmy to, mitologię, czyli mamy, wiesz, Białego Orła, mamy Syrenkę. Tak, mamy jakiegoś tam w górach zbójnika, który też para się superbohaterstwem i ma super siłę. Generalnie bardzo fantastyczna, rozrywkowa rzecz i bardzo kibicuję temu projektowi, bo chciałbym doczekać takich czasów, że będziemy mogli w naszym kraju po prostu pójść do sklepu i wybrać sobie z półki jeden z kilkudziesięciu komiksów. Żeby każdy bohater miał swoją serię i żeby były, wiesz, super eventy. Kibicuję każdej serii, która jest tak zwaną zeszytówką, czyli nie grube, opasłe tomiska z grzbietem. Tylko klasyczne 32 strony. Tak, tylko 32 do 64 stron wydane w formie zeszytu, wydawanego co miesiąc. Tutaj takiej regularności nie ma, ale kibicuję, bo też zauważam, że ruch ten komiksowy w Polsce chyba trochę się ożywił, bo mamy Białego Orła. Teraz będziemy mieli coś, co było wydawane do tej pory tylko w formie elektronicznej, czyli Szpak. Mamy przecież piękne wydawnictwo Sol Invictus, które wydaje komiksy Incognito, Zgroza, Lis. Nie wiem, czy jeszcze jest wydawany, ale to są takie fajne autorskie projekty i temu zawsze należy kibicować. Zawsze, Hubert, jak jesteśmy na Pyrkonie, to ty przychodzisz potem tą alejką komiksową, gdzie są twórcy nasi, mówisz: o, tych znam. I zawsze, o, zdobywam jakąś, tak, i zawsze zdobywam jakąś jedną pozycję z rysunkiem albo autografem. Bardzo ładnie. I to też teraz... myślę, że możemy zebrać się do tego, żeby kiedyś zaprosić któryś z nich do naszego podcastu. Dobrze, tak, któryś z was słucha, ej, koledzy, to szykujcie się. Także polecamy Białego Orła, bo... Polska! Polska, to ja chciałem tak rzucić teraz taką myśl luźną bardzo a propos Białego Orła i tego, co mówiłeś, że Marvel i w ogóle super, to wyobraź sobie, widziałeś na pewno te wyliczenia, że ZUS mówił, że za 50 lat będziesz miał 30 tysięcy emerytury. Tak. Tak mniej więcej, nie? To skoro będziemy tak super bogaci, to może wtedy polska kinematografia sięgnie po, rozumiesz, rodzime komiksy i zrobimy sobie też nasze MCU lokalne, tylko to będzie mazowiecki Cinematic Universe i będzie Biały Orzeł i Syrenka. Myślę, że na polskie warunki bardziej serial animowany jednak by się nadał i tu widzę potencjał bardzo duży, bo przecież talent w naszych rodzimych twórcach jest niekiepski. Dobrze, fantastycznie, bardzo się cieszę. Hubert, to ostatnim komiksem w ramach polecanki pięciosztukowej jest też polski komiks, który teraz wyciągam na światło dzienne dzięki wsparciu, którego dokonała moja żona, pół naszej żony, za pomocą środków internetowych pod tytułem: daj nam pieniądze, a my ci za pół roku wyślemy komiks, jak go zrobimy. Tylko to będzie wersja specjalna. Ten komiks nazywa się Istota, Hubert, jest autorstwa samych pań. Scenariusz pani Agata Nowicka, pani Aleksandra Hirschfeld, rysunki ta sama pani Nowicka oraz jeszcze kilka innych fajnych pań. A dlaczego, Hubert, to jest ważny komiks i dlaczego nim kończymy? Bo jest kontrowersyjny, bo jest o seksie. I to jest o seksie z punktu widzenia kobiet. Czyli ty sobie myślisz jako, powiedzmy, że myślisz sobie jako 17-latek, że co by chciały dziewczyny,
bo ty jeszcze nie wiesz. Nie widziałeś jeszcze filmu z Melem Gibsonem i nie wiesz, czego pragną kobiety. Więc sobie wyobrażasz i oczywiście prawdopodobnie wyobrażasz sobie zupełnie inne rzeczy niż są w tym komiksie, bo tutaj no, w sposób... Myślę, że w wieku 17 lat nie wyobraziłbym sobie na przykład, że kobieta tutaj... chce, żeby ją jakiś dziwny faun w lesie przeleciał. Ale to wiesz, o to chodzi, bo on jest kwintesencją seksualności i to jest to, że kobieta też pragnie być wzięta brutalnie, za przeproszeniem. Tak, to kobiety to wymyśliły i kobiety to narysowały i jest to bardzo ładne, a to wydanie kolekcjonerskie jest zresztą super estetyczne, bo jest oprawione w złoto. Drukowane, ale złoto. Więc proszę pana, złote, a skromne, cytując klasyka, już myślę, że bardzo fajny komiks Istota jako numer 5 na naszej polecance. Tak jest. Tylko dla dorosłych. Tylko dla dorosłych. Tym samym kończymy nasze zobowiązanie wobec akcji Przybij piątkę komiksowi. I nie będziemy polecać, w sensie nominować nikogo innego, bo zanim ten ktoś być może tego posłucha, to ta akcja będzie już przyszłoroczna. Więc... Ja myślę, że może jeden z naszych 5 słuchaczy posłucha i, jeżeli chcecie, i wtedy będzie... Jeżeli chcecie nam polecić jakieś komiksy, żebyśmy my może przeczytali, żebyśmy byli mądrzejsi w przyszłym roku, to śmiało możecie wysyłać nam sowy albo listy, albo co tam robicie. Tak, przyjmujemy zarówno zgłoszenia do komiksów, czyli tych cienkich, jak i do powieści graficznych, czyli z grzbietem. Tak jest, bardzo dobrze. Zamykamy wstęp porządkowo komiksowy i przechodzimy do clue odcinka, tudzież do mięska, czyli serialu Wiedźmin, który zadebiutował na platformie streamingowej Netflix w dniu 20 grudnia roku pańskiego 2019. Tak, tytuł odcinka mógłby brzmieć Wiedźmin na bogato, bo nareszcie Wiedźmin doczekał się budżetu, który pozwala na bardziej kompetentne pokazanie jego przygód. Od razu, Filip, odnoszę wrażenie, że możemy mieć trochę rozbieżne zdanie w tym temacie. Tak, wstęp jest bardzo istotny. Ja od razu powiem dlaczego. Hubert jako osoba rdzennie polska widział jedynie, proszę pana, serial klasyczny i film jednocześnie, Żebrowski. W grę żadną nie zagrałeś. Znaczy jednocześnie nie oglądałem. Nie, ale po kolei. Znaczy tak trochę jednocześnie, bo film oglądałeś też w serialu, tylko że był pocięty. Właściwie tak. I proszę pana, widziałeś tenże film, tenże serial. W grę żadną nie zagrałeś. Książek, z tego co wiem, to nie przeczytałeś. Książki nie tej sytuacji, kiedy Kacper czytał, jak Wiedźmin się tam z Rincem naparzał. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to był mój jedyny kontakt z książką. To było wtedy, kiedy w ogóle w naszej... To było bardzo dawno temu, teraz taka wspominka, kiedy mieliśmy lat 17, wybraliśmy się na obóz nad jakieś jezioro mazurskie i mieszkaliśmy w domku i to był domek, w który polegał na tym, że Filip czytał Władcę Pierścieni, kolega Kacper, którego serdecznie pozdrawiamy, czytał Wiedźmina, ja czytałem którąś z kolei powieść z serii Gwiezdnowojennej, w związku z tym poziom geekostwa był dosyć wysoki i był taki moment, że każdy postanowił przeczytać sobie jeden z fajniejszych fragmentów każdej książki. Jak się domyślacie, fragment z Władcy Pierścieni trwał 10 minut i fajny zrobił się na samym końcu dopiero. Tak, Filip czytał mniej więcej, przez wszyscy już zdążyli zasnąć i to. Tak, to taka wspominka, ale tak jako młody człowiek nie zapałałem miłością do twórczości Andrzeja Sapkowskiego, pewnie dlatego, że byłem zbyt zajęty czytałem książek Gwiezdnowojennych. Więc ty jesteś z punktu widzenia osoby, która w tym świecie specjalnie nie siedzi. Ja z kolei przeczytałem całą sagę, przeczytałem sobie opowiadania na świeżo teraz przed premierą serialu, przeszedłem wszystkie 3 gry, miałem okazję też... I miałeś najgorsze zakończenie z możliwych. Miałem najgorsze zakończenie w Wiedźminie III, tak? I miałem okazję też przeczytać sobie z prezentowanymi komiks z rysunkami świętej pamięci już pana Polcha, Uchylamy kapelusza, który był komiksozacją też opowiadań. Więc byłem mocno przygotowany fabularnie i emocjonalnie na premierę sezonu, więc będzie z perspektywy geeka i z perspektywy cywila ten odcinek. Ja o Wiedźminie wiem tyle, że jest Wiedźmin, jest Yennefer, która jest czarodziejką, jest Smok i zasadniczo niewiele więcej. No, ale dlatego i cycki są też. Dlatego jest to ciekawa perspektywa. I dużo przeklinają, podobno tak słyszałem. Tak. W tym serialu nie przeklinają tak dużo. Nie licząc Geralta, który mówi fuck. Od czasu do czasu w kluczowych sytuacjach, tak. Dobrze, więc 8 odcinków omówimy z takim zaznaczeniem, że Hubert 8 jeszcze nie widział. Tak, to też jest ciekawa perspektywa, nie zdążyłem obejrzeć odcinka 8, ale wydaje mi się, że po 7 z 8 odcinków mam już dość dobrze wyrobione zdanie na dobrze, temat tego. Dobrze, to ja chciałbym rzucić Hubert na start takie, powiedzmy, że hasło, zagadnienie, pod tytułem Hubert Polakowi nie dogodzisz, bo to jest Hubert amerykański serial, bo driady są czarne, bo Kahir jest głupi,
bo Yennefer nie za bardzo, a Triss to już w ogóle nie taka jak w grze i dlaczego i wszystko jest źle, pomijając te momenty, które są trochę fajne. To taka jest, mam wrażenie, taki jest konsensus, chociaż oczywiście patrząc na oceny tej internetowej hydry, która zostawia numerki na Filmwebach, na Internet Movie Database, na Metacriticach, to generalnie jest bardzo dobrze i ludziom się podoba ten serial bardziej niż recenzentom. No biorąc pod uwagę, że jest to obecnie najpopularniejszy serial na świecie, to nie jest to nic dziwnego. No, więc jak tam z twojej perspektywy? Tak, no, perspektywa laika. Ja jestem przyzwyczajony do obrazu Wiedźmina wykreowanego w filmie z panem Michałem Żebrowskim. Tak. I też zawsze żyłem w przekonaniu, że Wiedźmin jest taką naszą polską, rdzennie słowiańską, powiedzmy, twórczością i wytworem. W związku z tym to, co jest pokazane w serialu Netflix, na początku nie do końca wiedziałem, jak się za to zabrać, bo to nie jest świat z tego kawałka Europy wycięty. Nie. To jest świat nawet nie wycięty z żadnego kawałka Europy, ani z żadnego kontynentu na tej planecie. Ja miałem takie najbardziej silne poczucie, że to, co ja widzę na ekranie, to jest jakiś taki świat baśniowy. Mhm. To jest jakaś opowieść Tysiąca jednej nocy, jakiś taki klimat zupełnie nierealny. A wydawało zawsze mi się, że Wiedźmin jest bardzo mocno, taki podobnie nasz, jak Gra o Tron, też zakorzeniony w tej takiej rzeczywistości w miarę współczesnej, przetransformowanej tylko na, nazwijmy to, realia fantasy. I to mnie zaskoczyło i na początku nie wiedziałem, jak to odbierać, ale potem, kiedy już się pogodziłem z tym klimatem, to przestało mi to przeszkadzać zupełnie i dużo bardziej na mnie pozytywnie zadziałało. Dobrze, ja teraz chciałem tutaj wrzucić informację zakulisową, czyli to, co mi powiedziałeś, że twoja żona tak po tych dwóch odcinkach pierwszych tak nie bardzo miała ochotę oglądać dalej. I czy ty ostatecznie dokończyłeś serial sam, czy oglądaliście razem? Nie, oglądamy serial razem. Po drugim, trzecim odcinku żona, że tak powiem, została przekupiona przez serial. Fabuła chyba rozwinęła się na tyle, bo na początku trzeba przyznać, ona się tak trochę kręciła w miejscu, tak nie do końca była, nie było takiego mocnego startu, w sensie to było takie, widz jest taki trochę wrzucony na początku po prostu na głęboką wodę. I to może dla kogoś, kto nie czytał wcześniej, się tym nie orientował, może być za dużo. Potem ta fabuła, kiedy już nabiera rozpędu, to chyba zaczyna działać dużo lepiej. Dobrze, no to ty jako osoba, która nie zna opowiadań, czy podzielasz opinię bardzo wielu ludzi, którzy twierdzą, że chronologiczne poszatkowanie serii działa na niekorzyść serialu, bo gdyby Hubert, były takie plansze pod tytułem Temeria 1216... a potem 1250, to byłoby dużo lepiej. Czyli krótko mówiąc, czy jesteś za głupi, żeby to skumać, czy wręcz przeciwnie, i stwierdzenie, że jesteś za głupi, to byłoby obraźliwe, tak jak rzucają to ludzie w internecie, te komentarze, że to jest bardzo mądre, ty jesteś za głupi, żeby to zrozumieć. Nie, ja rozumiem koncepcję, dla której powstała, dlaczego zostało to zrobione w ten sposób, dlaczego to zostało pokazane i tak poszatkowane, i też doceniam próbę zrobienia tego w sposób bardzo dyskretny, bo o tym, w jakiej jesteś przestrzeni czasowej, dowiadujesz się poprzez nawiązanie, że tu pojawia się ta postać, która już wcześniej zginęła, albo tak, tutaj wspominają albo o wydarzeniach. Albo w dialogu delikatnie. Tak, albo pojawiają się wydarzenia, wspomniane wydarzenia, które już się w poprzedniej scenie gdzieś toczyły w zupełnie innej linii czasowej, ale mimo wszystko nie widać, nie ma takiej wyraźnej granicy między tymi przestrzeniami czasowymi, mimo tak, że wydaje mi się, że powinno być widać dużo więcej, chociażby po samej postaci Geralta, która się nie zmienia, jest niezmienna przez te lat. No to jest właśnie specyfika tego świata, że i Wiedźmini są długo, wiesz, Geralt jest jak Aragorn, nie? On w 2000 ma 120 lat, wygląda jak 40-latek, więc tu jest podobnie, że oni długo żyją, długo się starzeją. Ale mógłby chociaż zbroję zmienić na przykład przez te 20 lat, nie? No, on cały czas chodzi w tym swoim... Nie, bo on już ma max level, Hubert, jak już zdobyłeś najlepszą zbroję, to w niej chodzisz, no come on. Jakąś transmogryfikację mógłby zrobić i sobie zmieniać w międzyczasie. Albo chociaż pokolorować, rozumiem, tak. Nie, bo pierwszy sezon Wiedźmina bazuje na pierwszej grze, o czym nie wszyscy wiedzą, tam były trzy zbroje tylko. Więc tutaj niestety nie mieli budżetu na pozostałe dwie i została jedna. Nie, ale tak, masz rację, być może pomogłyby zabiegi takie jak na przykład zmiana na przykład temperatury barwowej obrazu, żeby było widać, że ta sekwencja starsza to jest na przykład bardziej wypłowiała albo tak, ciemniejsze tak, barwy. Gdyby wizualnie zostało to jakoś kręcone tak samo. Mhm. I z tych dialogów właśnie się człowiek dowiaduje. Tylko właśnie zastanawiam się, czy to też nie był część właśnie tej koncepcji, że ty na masz pewno jako widz się domyślać, co się właściwie dzieje tak naprawdę. Dokładnie, na pewno tak jest. I teraz chciałem powiedzieć, że to, czego nie widziałeś jeszcze, to jest potencjalnie najfajniejszym elementem
tego całego zamieszania, czyli że w odcinku 8 te linie czasowe, wszystkie one się zbiegają w dosyć istotnym punkcie i na dużą część odcinka wracamy do tego, co było w pierwszym odcinku. To znaczy to już w 7 odcinku też się działo, bo przecież dowiadujemy się, że przecież Geralt był podczas upadku Cindry. Miejscu. No, to jest jakby bardziej podkreślone. Oczywiście większą część odcinka zajmuje naparzańsko, które jedni oceniają jako bardzo fajne, inni mówią, że w ogóle o co chodzi, ale do tego zaraz przejdziemy, jak sobie omówimy różne ważne rzeczy. Ja chciałem powiedzieć, że z perspektywy czytelnika te czasowe zawirowania są dużo bardziej czytelne i łatwiej się zorientować, że to się dzieje wtedy, a wtedy głównie dlatego, że my wiemy, że w historii napisanej przez Sapkowskiego no tak to właśnie było, że to jest wtedy, a to jest zupełnie kiedy indziej. Inna sprawa, że w serialu dodali rzeczy, czyli na przykład cała historia Yennefer, jej brutalnej transformacji, jej przygody w szkole magii i czarodziejstwa w Aretuzie, to jest wymyślone. Tak, i to jest bardzo ciekawa historia, bo z jednej strony ten serial pokazuje, dzięki chyba temu odcinkowi tak naprawdę i tej całej historii, no, tak naprawdę na ten moment odnoszę wrażenie, że to nie wcale Wiedźmin, ani nie Ciri, tylko właśnie Yennefer jest głównym bohaterem tego serialu, bo tak naprawdę Wiedźmin to tam się kręci, pojawia, mruczy, coś przeklnie pod nosem i ty zasadniczo za dużo do roboty tam nie ma, nie? Natomiast Yennefer chyba została najbardziej wyraźnie nakreślona ze wszystkich postaci. Bo girl power, no. No tak, ale z drugiej strony no nie mogę przejść obojętnie obok faktu, że to jest kolejna historia, w której próbują z pięknej kobiety zrobić brzydką kobietę poprzez dodanie jej garba i kazanie jej przekręcenia szczęki trochę w jedną stronę. I to jest taka, od razu widzisz, że to nie jest tak naprawdę jakaś solidna transformacja, tylko ktoś po prostu usunął ten kawałek. Nie, szczególnie, że gumy z jej pleców. Tak, że pan Istred, czarodziej, który lubi elfickie czaszki, nie ma problemu, żeby za przeproszeniem zapiąć garbuskę. I mam nadzieję, że nikt z nas by nie miał z tym problemu, więc tak, Hubert, masz rację, to była transformacja zrobiona na potrzeby takiej, żeby pokazać potem tą brutalną sekwencję. To jest taka transformacja jak z filmów z Freddy Prinze Juniorem. Jak ona Freddy ma okulary i kucyk, to jest brzydka, jak rozpuści włosy, zdejmie okulary, to nagle Tak, ładna fryzura, okulary, trochę makijażu i tak. Mamy zupełnie nową osobę. Zgadza się, ale akurat sekwencja przemiany, która była ładnie zlustrowana, że tak się brzydko wyrażę kalką językową, z sekwencją walki ze strzygą, była dosyć ekscytująca i oglądało się ją bardzo fajnie. Była bardzo ekscytująca, ale trzeba przyznać, że to był jeden z nielicznych momentów w tym serialu, kiedy trochę się skrzywiłem, kiedy została wyjęta z niej macica, to jakby... no niestety, to trochę zrobiłem... No, tak no dobrze, no bo to jest brutalny świat, Hubert, wiesz, nie, bez kozery mówili, że to jest Gra o Tron. W tej jednej sekwencji miałeś i cycki, i krew, więc wszystko się zgadza. Tak. Bardzo dobrze. Ja wiem z dobrego źródła, że sporządziłeś notatki. To tak. Dobre źródło to ty i tak, te notatki, które mi pokazałeś. Znaczy moje notatki w dużej mierze też mają się do tego, co chciałbym poruszyć od razu może na starcie, żebyśmy bardzo mieli proszę. To z głowy. To znaczy... Czyli co nie wyszło? Nie, co nie wyszło, tylko ja niestety... Oglądając ten serial, no. Zresztą moja prośba do ciebie, żebyś zrobił mema z RTX-em, trochę z tego wynika, no. Bo ja trochę tak ten serial, przynajmniej pierwszą jego połowę, oglądałem trochę jak remake naszego polskiego, swojskiego Wiedźmina Żebrowskiego. Czyli że wygląda teraz, tak? Tak, że to jest to samo, tylko pokazane trochę inaczej i skupiłem się na rzeczach, które wyszły lepiej z wiadomych względów budżetowo, kreatywno, Netflixowych, ale też na rzeczach, które wyszły dużo mniej ciekawie. I na przykład niektóre postaci, które ja bardzo silnie zapamiętałem z polskiej adaptacji Ułomnej, jakby nie było, to pokazane te postaci w tej wersji nie zrobiły na mnie absolutnie takiego wrażenia. Okay. Pierwszą z takich postaci jest pan druid Myśliworek, który w naszej wersji był takim klasycznym druidem. Dziad, tak, druid, chodził w tym takim dziwnym habicie, łysy, stary dziad druid. Mhm. Natomiast tutaj jest mimo wszystko eleganckim mężczyzną. Tu jest taki mag, właśnie to jest ten motyw Tysiąca Jednej Nocy, nie? Bo tak, on, jest, tak. On ma taką trochę delikatnie orientalną urodę i te złote takie zdobienia na tej szacie. Nie wygląda jak druid, jakby tylko różnica, jakiś taki różnica wizualna między nim a pozostałymi magami, którzy byli pokazani w tym serialu, była właściwie żadna. Natomiast u nas była bardzo intensywnie podkreślona. Tak, znaczy jak słyszysz słowo druid, to sobie wyobrażasz gościa, który ma kurde liście we włosach, chodzi z drewnianą pałą. Tak, i, ewentualnie wiesz, jak słyszę słowo druid,
kiedy to słyszę, to widzę mój zawód z Diablo 2, kiedy druid przy ognisku nie pokazał nic ciekawego. I zrobił go... Tak, i przez całą grę tylko mamrotał pod nosem, bo no, był bardzo źle zrobiony. Niestety, cała polska wersja Diablo nie jest zła, ale druida panowie skopaliście. Dobrze. Dokładnie. No, to rozumiem, tak. Druid nie był druidem, był po prostu kolejnym czarodziejem. A tak, że on jest druidem, to my wiemy tylko dlatego, że ktoś nam to powiedział. Tak, następna postać, która w polskiej wersji była, wydaje mi się, dużo ciekawiej pokazana, no, to jest pan z kolei mag Stregobor, mhm, który był dużo bardziej psychologicznie głęboką postacią, wydaje mi się. Był taki trochę zakłopotany, był taki trochę szalony, był taki trochę nieoczywisty, natomiast tutaj jest on eleganckim panem z brodą, który po prostu siedzi sobie we wieży. Mhm. No tak, tutaj też jest przykład na zmiany, które zostały podyktowane tym i całkiem inaczej. Decyzja leżąca u podstawy wprowadzonych zmian jest bardzo słuszna, bo Hubert, opowiadania, które były pisane przez pana Andrzeja lat temu, 30 niemalże, one były, to były faktycznie, niektóre nawet więcej niż 30 lat, to były opowiadania, czyli o, to jest historyjka o gościu, który coś tam, a tu jest historyjka o gościu, który coś tam. Potem jak one zostały połączone w wydawnictwo całościowe, to tam wprowadzono taki motyw łączenia tych opowiadań, żeby to jakoś się tam snuło, ale jak pan Sapkowski pisał opowiadanie pod tym Wiedźmin, to nie ma na pewno pojęcia, że zrobi się z tego pięciotomowa saga, więc tutaj z racji tego, że serial musi wprowadzić wątki, które będą już obecne potem przez kolejne sezony, musieli tak to napisać, żeby był ten świat był lepiej zbudowany, żeby były jasno tam wytyczone te zasady i to jest słuszne, bo osoba, która, okej, okay, czytelnicy skumają wszystko, jakby to było przeniesione jeden do jeden, ale właśnie osoby takie z boku, jeżeli są chube, tak jak my, koneserami, to będą zaciekawione być może, ale taki typowy widz, który lubi wyłączyć serial w połowie, bo mówi, kurde, olać to, nie mam czasu, wolę, wiesz, Bachelora, to nie łyknie tego, dlatego zrobili tak, jak zrobili. Stregobor jest postacią, którą rozbudowano dosyć znacznie i on jest teraz tam takim, kurde, kozakiem w tej Radzie Czarodziejów. Tam później jest ten przecież sekwencja przy stole, nie? Co tam rozmawiają wszyscy czarodziejowie rozmawiają, że tu Nilfgaard jedzie, tu musimy coś tam. Tak, i to jest z kolei rzecz, która powiem, jak mały, a jednocześnie wizualnie ten świat wydaje się duży, bo dostajesz takiego dysonansu, kiedy przenosisz się tam, kiedy Yennefer te portale robiła przed asasynem. Swoją drogą, asasyn, który na początku dla mnie wyglądał totalnie fatalnie, tego makijaż na twarz, ale potem pod koniec tej sekwencji, ja już kupiłem tę postać, wiesz, ma swojego sidekicka i ma ten latający sztylet i właściwie nie rusza się z miejsca, a wszystko załatwia. Bo to jest twój styl grania w Diablo, ty masz swoich ludzi od tego. To jest dokładnie to, więc wtedy go kupiłem, ale tak czy siak, z jednej strony pokazuje ci kontynent, który jest wielki, bo jest i pustynia, i puszcza, i mroźna kraina, i wszystko, generalnie wszystko jest zawarte w tym świecie, a z drugiej strony masz radę czarodziejów, która się przy stole spotyka, bo my się zajmujemy całym kontynentem i właściwie to jest tam 15 miast w tym, na tym całym kontynencie i my to wszystko obsługujemy. Trochę taki dysonans, ale kolejna postać, która też, a właściwie całe grono postaci, które jakoś nie do końca też mnie przekonały, to jest na przykład królowa Kalante, która fantastycznie postać, bo zupełnie inna niż w tej polskiej wersji. Tak, to była wojowniczka taka wojowniczka, silna, bardzo, bardzo silna kobieta, bezwzględna, wręcz brutalna. Tu była faktycznie lwica, a w polskim serialu to była pani królowa. No. Tak, przy czym wszyscy absolutnie w tym serialu są o około 20 lat za młodzi. Nie wiem, czy to zrobili dlatego, żeby Henry Cavill, który w swoim makijażu mimo wszystko nie wygląda na życiowo doświadczonego bardzo intensywnie Wiedźmina, jako stary, który mimo wszystko, że jest legendą za życia, tak? No. To i przeżył już niejedno, to wygląda mimo wszystko wciąż młodo. No tak, więc jest nie przez 40 wiem, czy chodziło... i w serialu też jest przez 40. No, tak, więc nie wiem, czy w związku z tym wszyscy musieli być młodzi po to, żeby podnieść jego autorytet jako wszystko wiedzącego i wszystko przeżywającego bohatera, bo mimo wszystko postać królowej, która rządzi przez 20 lat i to po raz kolejny, też przez nie widać absolutnie żadnej różnicy w wyglądzie królowej w tych flashbackach. Tak, ona się świetnie zestarzała. Jak i tak, właśnie się nie zestarzała i to nie wiem, czy to też nie był element tej takiej zgadywanki dla widza, kiedy tak naprawdę się dzieje to, co się dzieje. Może tak, ale mimo wszystko trochę to psuje odbiór tych postaci i w ogóle mam takie poczucie, że w tym serialu wszyscy są strasznie cholernie młodzi.
Są strasznie cholernie młodzi, ale z kolei Ciri jest trochę za stara. Bo Ciri w książce, w momencie, kiedy oni się spotykają, jest bliższa wiekowi tej dziewczynki, która gra w naszym Wiedźminie. Tej dziewczynki, czyli która powiedziała, wiedziałam, że mnie odnajdziesz, wiedziałam. Geralt, tak. Tak. Dziewczynki, która grać nie potrafiła i prawdopodobnie nie była aktorką nawet. To tutaj ta Ciri jest dużo starsza, chociaż różnica między Ciri, czyli aktorką, czyli Freją Allan, która tam wywiady przeprowadza i robi press tour, widać, że ona teraz jest dużo dojrzalsza i starsza niż była w serialu i tam jest trochę odmłodzona, ale powiedzmy te 13 lat, które ona tam ma jako bohaterka, to jest wciąż tak przynajmniej od 3 do 4 za dużo w stosunku do tego, co było w książce. A w ogóle pierwsze spotkanie Geralta z Ciri, które zresztą zostało wykasowane z fabuły serialu, to ma miejsce, kiedy ona ma tak około 6 lat. Więc ta ich relacja jest zbudowana dużo wcześniej i dużo, dużo dłużej w książkach, ale rozumiem, że musieli dokonać dramatycznych skrótów, choćby z tego powodu, że dostali tyle pieniędzy, ile dostali. Mieli 8 odcinków i trzeba było coś wybrać, a każda decyzja taka jest, wiesz, okupiona pewnie, wiesz, miesiącem zastanawiania się, dobrze zrobiłam? Ja, pani twórczyni? Czy nie? Niedobrze. Zresztą ona jest taką osobą, która się strasznie lubi dzielić wszystkimi swoimi tymi rozważaniami w internecie. Zresztą niedawno było Ama na Reddicie, gdzie opowiadała, co tam, dlaczego tak, a dlaczego inaczej, odpowiadała na pytania. I to jest akurat bardzo spoko. Ludzie, zresztą pół Reddita tego grotronowego przecież przeskoczyło do świata Wiedźmina. Tak, wszyscy zawiedzeni finałem Gry o Tron. To teraz Wiedźmin jest zbawcą, więc oni tak bardzo mówią, że o, patrzcie, pan David i ten drugi, tam oni mają nas w dupie i nie odpowiadają na pytania, a pani Lore, jaka fajna, ona to wyjaśnia, ona pisze na Twitterze rzeczy, ona tu tego, więc jest taka super. No to ten wiek postaci jest taki chybotliwy, rzekłbym, i na przykład moglibyśmy tu wrzucić od razu i Hubert Zerwać Plaster, czyli twój ulubiony aktor, jeden z dwóch polskich właśnie aktorów. Filip, chciałem powiedzieć, że zepsułeś mi wszystko, bo ja chciałem właśnie powiedzieć, że w tym odcinku podcastu Hammerzeit wzniosę się ponad swoje własne ograniczenia będę krytykował roli pana Musiała, to wznieś się, który Hubert jest moim ulubionym polskim aktorem. Świetnie, bo on wróci w 8 odcinku, Hubert, na chwilę jeszcze. W 7 też wrócił na chwilę. Zwrócił się. Dobrze. Zwrócił się na chwilę, bo jest całkiem słuszne określenie. To jest tylko i wyłącznie moja osobista opinia, która nie ma żadnego uzasadnienia, dlatego nie będziemy na ten temat. Dobrze, ja chciałem powiedzieć, że pan Musiał Maciej, który jest jednym z dwóch polskich aktorów, bo teraz dopiero przed sekundeczką w Wikipedii zobaczyłem, że ten Mak Zabójca, który miał swoich przydupasów, to też jest Polak, Hubert. Wiedziałeś o tym? Nie wiedziałeś. Ja tu też ci jednak Polak potrafi. Przytoczę go ci tutaj, poczekaj. Gdzieś on tu był. Tutaj był, wyżej. Marcin? Marcin Czarnik. No. Kurde, Marcin, rozumiesz, kozak, zabójca. Chciałbym mieć taki sztylet. No i pan Maciej Laszlo Musiał, jako rycerz chroniący księżniczkę Cyrillę. Zdziwiłem się, że tak niezbyt skuteczny, wiesz, tym ale koniem ją tam wywiózł. Spodziewać po Hubert, wywiózł ją tym koniem, dobrze po angielsku mówił, dostał strzałę w szyję, no trudno, ale był dzielny i trochę się zdziwiłem, że tak mówię tak szybko. Myślałem, że wiesz, skoro polskość jest tak jakby zakorzeniona w Wiedźminie, to poza tym, że wiesz, Platysz i Marz i pan Bagiński i jego ekipa są odpowiedzialni za produkcję, to że nam będzie więcej tej polskości takiej typowo, czyli o, znam tę twarz. Tymczasem było ich dwóch. Zakładam, że w przyszłości możemy czekać na oczekiwać większej ilości znanych nam twarzy. Zdziwiłem się, że Musiała tak szybko zabili. Oczywiście w pierwszym odcinku nie byłem świadomy tego, że ta fabuła będzie tak skakać i że jeszcze wrócimy do Cintry sprzed najazdu. Więc jeszcze Musiał się pojawia. Niech będzie, że to jest fajny akcent. No tam się już rozmawialiśmy zresztą o tym. Zakolegował się z Netflixem przy okazji swojego serialu, więc dostał fuchę po prostu. No. Dobrze, Filip. I jeszcze mam ostatnią uwagę natury tego, co tak nie przepadam w tym serialu za czym. Bardzo proszę. Mianowicie, wydaje mi się, że twórcom, nie wiem czy twórcom koncepcyjnym, czy twórcom efektów wizualnych, troszkę, może się mylę, może to jest taki świat, no, troszkę zabrakło wyobraźni w przypadku prezentacji magii jako takiej. I to w każdy możliwy sposób, mm-hmm, bo ani nie jest to magia spektakularna, jak nazwijmy to, jak powiedzmy w Harrym Potterze, mm-hmm, tak, gdzie są naprawdę czary, które wylatują komuś z łap i mają, tak, czy są ogniowe, czy są elektryczne, czy mm-hmm, takie, czy inne. Ani nie jest to magia wyjęta z Władcy Pierścieni, czyli zupełnie eteryczna, mm-hmm, wiesz, silne światło, tak. Coś bardzo, bardzo rzadkiego, tylko to jest coś, co... Właściwie nie wiadomo jak działa, nie widać jak działa, ani specjalnie nie jest to efektowne i z tym mam dość duży problem, chociaż okay, sama koncepcja magii jako
zapanowania nad chaosem, który, z którego zbudowany jest świat, szalenie mi się podoba. Dobrze, Hubert, no to wiesz, akurat to, że jak nie do końca jest pokazane, jak działa, to jednak jest pokazane, jak działa, bo to jest, wiesz, że każdy czar kosztuje, nie? Czyli no tak, ale to, w jaki sposób chociażby powstają te portale, w jaki sposób, nie wiem, na przykład w jaki sposób Yennefer obcięła głowę tej dziwnej kreaturze od pana asasyna, nie wiemy. Rozumiem. To powiem ci, że jest szansa, jakbym tak pewnie patrzeć procentowo, że bardzo duża część budżetu została zepchnięta na 8 odcinek. Myślałem, że powiesz, że na smoka została. Nie, nie na smoka. Na 8 odcinek, w którym dzieje się najwięcej i w którym jest najwięcej magii. Co też chcę podkreślić. Więc jeżeli chodzi o kreatywne Czy to jest odcinek podcastu Hammerzeit, w którym ja będę marudził na temat Wiedźmina, a ty będziesz mi mówił, obejrzyj ostatni odcinek, to wszystko zmieni. Nie, wszystkiego nie zmieni, ale akurat element magii jest w 8 odcinku bardzo istotny. Jest pokazany dużo głębiej i bardziej jest rozbudowany i też jest dużo różnorodniej. Więc ale także Filip, ja jako człowiek, który czytam spoilery, dowiedziałem się, że w 8 odcinku pan potężny mag, jakiś tam Wilge, coś Wilgefort, tam, został... został sklepany przez tego wymoczka, tak. Tak, więc został, jak to się nazywa, w grach, jak ktoś zostaje osłabiony? Znerfowany został. Został znerfowany, bo w książkach podobno wygrał z Wiedźminem na miecze. Tak, on jest motherfuckerem niezłym. I to jest właśnie jeden z przykładów na to, że tutaj moje największe zarzuty, jakie mam wobec pierwszego sezonu serialu Wiedźmin, to już możemy płynnie przejść właśnie, to one są związane ściśle z tym, co ja znam z książek, a co nie do końca wyszło w ekranizacji. Czyli, że bo postać taka jest tu źle pokazana, albo ten to jest zupełnie, tej postaci przypisano cechy tamtej postaci, a tej postaci w ogóle nie było. I na przykład Wilgefortz i Kahir zresztą też, czyli pan dowódca nilfgaardzki, to są postacie, które w opowiadaniach się nie pojawiają. One się pojawiają dopiero w sadze. I to jest właśnie przykład na to, że musieli tutaj troszkę wrzucić wątków z pięcioksiągu tak zwanego, żeby to się trzymało kupy. I pan Kahir jest postacią, powiedzmy, że to jest dla ciebie spoiler, ale to nie jest spoiler dla nikogo, kto czytał książki, a zakładam, że fabuła pójdzie w tą samą stronę, że on jest tym strasznym, przerażającym proszę ciebie, łowcą, którego głównym zadaniem jest schwytanie Ciri, bo ona jest, wiesz, dzieckiem przeznaczenia, która ma moc. Swoją drogą, ta moc też w serialu się pokazała teraz troszeczkę, a w opowiadaniach nie ma o tym wspomniane w ogóle nic. I on jest osobą, on przejdzie zmianę wewnętrzną. On się zakocha w Ciri, bo on jest od niej tylko niewiele starszy, czego w serialu nie widać. Ciri tam będzie miała lat naście, on jest tam chyba 3 czy 4 lata starszy od niej i on ma taki moment, że on tam ją ściga, a potem nagle mówi, kurde, jest fajna laska. I trochę przejdzie na jasną stronę mocy. Z kolei pan Wilgefortz, który jest głównym doradcą, proszę pana, czarnoksięskim imperatora Nilfgaardu. On też się pojawia dosyć późno, ale on jest takim naprawdę, to jest geniusz, to jest taktyk totalny, mistrz strategii, mistrz czarów i jednocześnie świetny fechmistrz. I ostateczne starcie następuje w ostatecznym tomie, kiedy właśnie Geralt dostaje niezłe bęcki i oni go pokonują tylko dlatego, że po prostu w kupie siła. Czyli wiesz, przed wyruszeniem w drogę trzeba zebrać drużynę i ta drużyna na tyle dobrze się znała, że pan Wilgefortz został pokonany i został zabity, ale zostało to okupione straszliwymi stratami. I to, że właśnie Kahir, który nigdy nie był jakimś tam cwaniakiem i to, że on był taki mroczny i potężny, to wynikało z tej perspektywy Ciri, która w wieku lat 10 czy tam 12 go po raz pierwszy widziała i przez lata on jej się śnił jako ten zły, straszny koleś. To on urósł w jej oczach do rangi takiego złego faceta, a Wilgefortz był od razu po prostu, to był gość, do którego nie podskoczysz mu. To był największy badass i zły koleś w sadze i ten motyw, który zobaczysz, przepraszam bardzo, w 8 odcinku, to on pokazuje, że Wilgefortz, on jest taki mądry, taki fajny i w ogóle on tam walczy. On ma jeden czar. On ma jeden czar w tym 8 odcinku pod tytułem respawn miecza. On ciągle gubi miecz, bo dostaje bęcki, więc ciągle tworzy nowy miecz. Ale mu się, kurde, mana skończyła i dostał bęcki. To jest skrót pojedynku. Tworzył miecze. Mówi, nie mam many, nie mam buteleczki z maną. Bum, bum, bum. W ogóle przez chwilę byłem przerażony, bo myślałem, że go zabili w Wilgefortza, ale na szczęście tylko spadł bardzo mocno, uderzył się w drzewo. Czyli jest szansa, że jeszcze zostanie dopracowany w następnych sezonach. I on ma taki motyw właśnie, że nagle z gościa, który jest ewidentnie spoko, jest taki klik i mówisz, może jednak nie jest spoko. Więc te wszystkie, tutaj jest taka deska ratunkowa, którą sobie fani wytworzyli pod tytułem, czyli te wszystkie tam, ile go jest w tym sezonie, 20 minut może tego Wilgefortza w sumie, może 30 najwyżej,
to te wszystkie sekwencje, kiedy on mówi, że jest taki fajny i w ogóle, to on tak naprawdę on knuje. On ciągle ma z tyłu głowy to, że on musi osiągnąć sukces w imię swojego cesarza. I on ma jedną scenę, która pokazuje, że aha, żeby wiesz, widz, który nie sięga głęboko i po prostu patrzy, żeby to mu pokazują, że on nie jest może taki dobry wcale. Więc tutaj jest miejsce do poprawy, ale to jest na razie takie chybotliwe i mam nadzieję, że pójdą w dobrą stronę. W każdym razie, wracając do tego wątku początkowego, więcej magii w odcinku 8. Możemy przy okazji następnego nagrania zrobić szybką stawkę pod tym, czy magia w odcinku 8 ci się podobała. Chciałem powiedzieć, koniec. Filip, że to była twoja wypowiedź bardzo Kevino-Smithowa, bo trwała bardzo długo i powróciliśmy zasadniczo do punktu wyjścia, jak zwykle, tak. Jedna rzecz, która z kolei dużo lepiej się udała niż, znaczy jedna, bo tych rzeczy było bardzo dużo, ale no. Wreszcie po obejrzeniu większości tego sezonu miałem poczucie, że to jest spójna historia, bo mimo wszystko oglądając polskiego Wiedźmina kompletnie nie rozumiałem, dlaczego oni na przykład idą po tego smoka, albo co on robi w tej cintrze z tym jeżem, albo te wszystkie historie absolutnie mi się do kupy nie składały. W ogóle nie, na przykład inaczej odebrałem jego relację z Renfri, którą w pierwszym odcinku tutaj została od razu pokazana, a tam w ogóle nie wiedziałem o co chodzi. To po prostu coś się wydarzyło i okej, idziemy dalej. Więc to się udało. Natomiast mimo wszystko nie uciekli od takich wielu momentów, gdzie ojej, spotykamy się w tym miejscu, bo tak, na przykład za każdym razem, kiedy Geralt spotyka się z Jaskrem w tym serialu, to jest o Geralt, jesteś nad tym jeziorem, ja też akurat tędy przychodziłem. Tak, to jest klasyczny motyw spotkania się takiego, który wymusza to fabuła. I mieli jakąś przygodę w związku z tym. I takich momentów w tym serialu jest sporo, ale nie jest ich na tyle, żeby jakby zupełnie popsuć ciągłość tej fabuły, co jest mimo wszystko dużym plusem. Zgadzam się i to jest przykład właśnie na to, że udało im się w całkiem niegłupi sposób spleść te opowiadania w historyjkę, która ma początek i koniec, mimo tego, że jest strasznie poszatkowana. I to było spoko, ale dobrze, Hubert. Ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że trochę odczułem brak takiej, nie wiem jak nazywać, może ekspozycji. Mm-hmm. Znaczy brakuje mi takich scen w tym serialu, które wyjaśniają trochę więcej, gdzie jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, jak się tu dostaliśmy i jakie są konsekwencje tego, co za chwilę zrobimy. Tylko to mimo wszystko jest dużo takich, Geralt ląduje w tym miejscu i robi to, teraz ląduje w tym miejscu i robi to, Yennefer jest w tym miejscu i robi to, natomiast chciałbym więcej budowania świata. Ten świat nie jest zbudowany, on jest pokazany, ale nie jest zbudowany. Ja nie mam poczucia, że ja rozumiem to uniwersum. Tak, to jest jeden z zarzutów, które się pojawiły, że świat jest zbudowany w takim sensie, że on już został stworzony i zasady są znane wszystkim tym, którzy czytali książki. Albo grali w gry ewentualnie, tak. To ten świat w serialu i być może właśnie to są ograniczenia czasowo-pieniężne, że on nie jest taki duży, jakbyśmy chcieli. W sensie są ładne panoramy, jest cintra pokazana, są te wszystkie tam kamerowe jazdy, tu jest pustynia, tu jest zimno, tu są uliczki, tu coś tam, ale nie licząc kilku scen, to tam nie ma dużo ludzi w tle, tam się nie dzieje tak dużo, że na przykład choćby ten Wiedźmin, co go oglądaliśmy, ten nasz fanowski polski, to przecież chwaliliśmy sobie sceny w karczmie, czy w tych wioskach, gdzie tam się strasznie w tle dużo dzieje. Tych ludzi tam jest mnóstwo, którzy załatwiają rzeczy i tutaj tego troszeczkę zabrakło i najwięcej tak naprawdę ludzi to było na samym początku, kiedy była scena w Blaviken i fantastycznie sfilmowanej masakry, gdzie tych nagle wieśniaków się zrobiła cała masa. Mówi, o, pan Geralt taki niedobry, fuj. To tu oczywiście chciałem pochwalić szybką dygresją, że walki w sezonie, wszystkie pojedynki ogólnie nie były złe, momentami bardzo fajne, ale najlepsze dali na samym początku, czyli ta jedna sekwencja, kiedy Geralt masakruje tych 8 kolesi, jednego po drugim. Ale to jest z kolei scena, w której ja miałem chyba najsilniejsze poczucie, że to jest remake tego, co już widziałem w polskim Wiedźminie. No. Bo ta scena była bardzo wierna. Tak. Dość wierna, łącznie z opcją odbijania strzały z kuszy. Tam chyba z okna jakiejś wieży do niego strzelali, zdaje mi się. Co prawda nie było sceny, w której Michał Żebrowski znika jako Wiedźmin gdzieś tam w cieniu. Natomiast sam przebieg cały był bardzo podobny. I ale tu było w jednym tak, ujęciu, Hubert. I właśnie to było takie jedna scena walki, która była pokazana najdokładniej. W sensie wszystko można było się przyjrzeć temu, co się dzieje. W wielu pozostałych przypadkach
jest potencjał bardzo fajnej sceny. Ale dużo cięć jest. Ale jest dużo cięć, jest dużo takich zbliżeń, jest dużo chaosu, który ma ukryć prawdopodobnie pewnego rodzaju może niedostatki choreograficzne albo wzmożyć poczucie intensywności akcji. Natomiast Taken 3. Tak, natomiast zabrakło mimo wszystko, nawet biorąc pod uwagę masakrę w Blaviken, zabrakło tego, wiesz, sztandarowego dla Netflixa jednego długiego ujęcia w korytarzu, które, tak. które spowoduje, że przymkniesz oko na wszystkie pozostałe niedoróbki w pojedynkach. To powiedzmy, że te jedno długie ujęcie zostało załatwione właśnie w ten sposób, bo obejrzałem, patrzyłem, mówiłem pierwszy ciosek jaki zadał, przebił gościa w czaszkę, mu wbił ten miecz i urwał mu pół głowy, wyciągając ten miecz. I tutaj trzeba przesłać internetowe kudosy, bo kto był choreografem odcinków pierwszych? Pewnie ja. Widziałeś. Ja? Ty? Hubert. Tak myślałem, pan, że ktoś uwierzy. Pan nocny król. Pan Wladimir Fudik, Furdik, Flurdik. I po raz kolejny wracamy do tego, jak szalenie niewykorzystaną tak, postacią był nocny król. Dokładnie. Nocny król powinien się naparzać jak po prostu pojebany, a tymczasem musiał umrzeć w sposób niegodny i przejść do innego serialu i tam pokazać, jak trzeba choreografować walkę. Filip, więc teraz, oklaski. Teraz miałbym do ciebie pewne pytanie. Oczywiście, bardzo proszę. Bo nie wiem, czy mam to traktować jako zarzut do serialu, czy mam to traktować jako zarzut do uniwersum Wiedźmińskiego. Go. Miałem takie poczucie w trakcie oglądania tegoż, że to nie jest w pełni... Teraz mogę zabrzmieć fatalnie i niektórzy się na mnie obrażą. To nie jest w pełni autorski twór, tylko że to jest bardzo silny zlepek w rzeczy, które widzieliśmy gdzie indziej. I to tak w 100%. To znaczy mamy, tu mamy elfy, tu mamy czarodziejów, tu mamy, nie wiem, to oczywiście wiem, że to chronologicznie nie ma żadnego sensu, ale mamy jakiś powiększający się namiot z Harry'ego Pottera, to automatycznie mi się od razu skojarzył. Mamy smoki, mamy krasnoludy, mamy taki zlepek jakby, wydaje mi się, różnych uniwersów fantastycznych z domieszką, powiedzmy to, przekleństw i brutalności i że to jest ta koncepcja. To jest tak, 50-50, w sensie połowa, może nawet więcej, 2/3 z tego, co mówisz, to tak jest. Czyli pan Sapkowski sobie stworzył świat, który jest takim właśnie zlepkiem rzeczy, o, bo to, kurde, Tolkien tak naprawdę 98% stworzył i my z tego wszyscy czerpiemy. Czyli są elfy, są krasnoludy, są driady, są smoki, wszystko się zgadza. To, co jest bardziej widoczne w sadze, to są właśnie te rzeczy, na które narzekają ludzie tu, czyli gdzie ta słowiańskość, gdzie te, wiesz, baby, gdzie te, wiesz, babuszki z książkami, jakieś, kurde, Pani Wiosna, która została wycięta na przykład, a była przecież w polskim serialu, i te inne klimaty, to w sadze jest bardziej obecne i bardzo duży nacisk jest położony na legendy arturiańskie, które w sadze są elementem super istotnym, jeżeli chodzi o tą mitologię i magię, i zakładam, że one się pojawią prędzej czy później, więc tak, jest to zlepek, ale na przykład motyw z powiększającym się namiotem, oprócz tego, że prawdopodobnie mógłby istnieć w książkach, nie pamiętam, czy tam był, na pewno go nie było w tym momencie, w którym był w serialu, i to jest wymyślone na potrzeby tej sceny, żeby oni mogli pójść do łóżka oraz żeby ona mogła mieć, czyli tak, żeby było łóżko. Żeby było łóżko oraz tak, żeby ona mogła mieć, tak jak dama wymaga, żeby to było godne jej, wiesz, statusu. No rozumiem, ale to jest tylko jeden z takich przykładów, bo cały czas oglądając ten serial miałem takie poczucie, że ja to wszystko już gdzieś widziałem. Na przykład widząc, jak się nazywa ta Akademia Czarodziejek? Aretuza. Tak, i widzę ten wielki, wiszący most nad morzem strasznie intensywnie falującym, to od razu mam w głowie Grę o Tron i siedzibę rodu Greyjoyów, która dokładnie tak samo źle zaprojektowała most jak tutaj. Nie potrafię ci powiedzieć, jak była opisana Aretuza w książkach, bo po prostu nie pamiętam. Możliwe, że to zostało wzięte na zasadzie, o, to jest taki fajny czarodziejski obraz. Znaczy, rozumiem, tak to wygląda. Zakładam, że to chronologicznie też nie miałoby żadnego sensu, bo to zostało napisane wcześniej niż Gra o Tron. No, oczywiście. W związku z tym nie wiem, kto od kogo ściągał, ale wizualnie efekt jest taki, że ja wszystko to już gdzieś widziałem. W skrócie tak jest. Jakby główny ten hak polega na tym, że to jest jakby jest wymyślona profesja mutanta łowcy potworów. Właśnie chciałem powiedzieć, że jest... skoro mówimy o tym, co już ja wszystko widziałem, to przejdźmy do tego, na czym polega główny hak. Jedna rzecz, której nigdzie nie widziałem i której sama koncepcja jest absolutnie fantastyczna, to znaczy sama koncepcja Wiedźmina jako postaci jest koncepcją zupełnie fantastyczną i od razu jak oglądałem ten serial miałem w głowie, że chciałbym, żeby Wiedźmin pojawił się jako jedna z profesji
w Diablo. Nowym Diablo, albo w jakimś klonie Diablo, bo gra Wiedźmin w takiej formie, jakiej została wydana, nie sprawia tego wszystkiego, że ja bym chciał być Wiedźminem, który mogę wybierać skille, ja rozumiem, który może być magiem, wojownikiem. A to nie jest wykluczone, bo przecież po sukcesie Wiedźmina 3 Geralt jako bohater pojawił się na gościnnych występach w różnych gierkach. W Monster Hunter World był jako postać, którą mogłeś tam naparzać, polować na potwory. W Soul Caliburze jako postać w bijatyce się pojawiła i gdzieś tam jeszcze był jakiś motyw, więc nie widzę przeszkód, gdyby, w sensie, ja wyobrażam sobie, że to jest bardzo proste do osiągnięcia. Wystarczy pierwszego lepszego hack and slasha, który nie jest takim totalnym odpałem jakimś, wiesz, w innym świecie, tylko choć trochę jest ukorzeniony w klasycznej średniowiecznej wizji fantazy. Ewentualnie trochę nordyckiej też może być, bo przecież w świecie Wiedźmina są wyspy Skellige, gdzie tam są, zresztą byli na uczcie, nie? Czyli głośni panowie z brodami, którzy lubią chlać. To są tacy nasi wikingowie z tego świata. Więc poproszę, to jest całkiem fajna koncepcja, gdy mógł sobie tak poklikać takim Wiedźminkiem z góry. To są ci wikingowie, którzy Filip w IX wieku najechali po Morze Zachodnie i gdzie toczyła się w okolicach Koszalina tamtych terenach bitwa o miecz, to jest to. Dobrze, tak, akceptuję to. To niech, kurde, ktoś z Koszalina zrobi gerpega i zaprosi Geralta. Whatever, ale tak, postać Wiedźmina jest tym głównym hakiem i to jest główna nowość, cała reszta to jest mniej lub bardziej przetworzona przez wyobraźnię autora rzeczy znane z innych książek albo innych filmów. I być może dlatego też w trakcie oglądania tego serialu miałem takie poczucie, czego nie miałem w wersji polskiej, to jest bardzo ważne, no, że on jest tam trochę jak wyjęty z innej bajki. W sensie on jakby się snuje po tym świecie, przeżywa swoje przygody, ale on jest taki jakby zawsze trochę... No... A to akurat jest bardzo zgodne z tym, co jest w książce, bo Geralt w książce on jest tak, on się snuje, on ciągle mówi: dajcie mi spokój, ja nie chcę mieć z wami nic do czynienia, w ogóle odwalcie się, ja się nie będę mieszał. Oczywiście miesza się strasznie mocno, nie, ale on nie jest aktywny, on jest reaktywny w dużej mierze. Później to się oczywiście w książkach zmienia, ale na początku on robi te rzeczy, które robi, dlatego że te rzeczy po prostu są mu rzucane w twarz, albo się odbijają od kogoś innego, okay, i trafiają. Czyli, nie? Czyli zasadniczo to można potraktować jako wadę, ale także jako bardzo wierne oddanie charakteru postaci z książki. Tak, i dlatego też pewnie ten akcent fabularny został w dużej mierze przesunięty na dziewczyny. Ciri może mniej, bo ona jeszcze za dużo nie ma do roboty poza bieganiem i uciekaniem, ale Yennefer, która jest jakby równorzędną bohaterką w tym momencie, a jeśli nie bardziej nawet, na co zwróciłeś uwagę. Może dlatego, że ona w książkach nie miała tego swojego origin story. Była tylko wspomniane, że ona była brzydka, garbata i że poszła do szkoły i się nauczyła być piękna i poświęciła swoje macierzyństwo potencjalne. I to jest koniec. Ale trzeba przyznać, że to jest historia, która była warta rozbudowania, która też powoduje, że to jej ta chęć zostania matką i to jej bezkresne poszukiwanie metody na to no zyskuje zdecydowanie na to. Gdybyśmy to mieli pokazane tak, jak zresztą trochę było w tym polskim filmie i serialu, że ona po prostu tak ma i koniec, i w związku z tym tego smoczka gumowego tak, tam tuliła do piersi, którego i liczyłem na gumowego będzie, smoczka. Nie tylko jajo, sorry. Tylko jajo. W związku z tym to w ogóle wtedy nie robiło żadnego wrażenia prawdopodobnie na nikim. Tutaj To było spoko. Tak, ja uważam, że to było bardzo fajne. Zresztą cały ten motyw zszywanej rodziny. Ale zobacz, jaki ten Wiedźmin jest nie z tej bajki. Nawet rozmawiając, mieliśmy omawiać postać Wiedźmina, od razu uciekliśmy do postaci Yennefer. Dlatego zostańmy. Wróćmy, Henry Cavill, jego nieziemskie buły i postać Wiedźmina. Henry Cavill, on bardzo mi się podoba. Nadzieja, którą wyraża część widzów, żeby tak jak są aktorzy, którzy potem ci się kojarzą z daną postacią. W sensie, że wiesz, tak, wyobrażasz sobie, kurde, Jedi'a, no to masz Marka Hamilla przed oczami. Kylo Ren. No dobrze, Adama Drivera, niech będzie. Wyobrażasz sobie, kurde, gangstera klasycznego, nowojorskiego, no to Robert De Niro ci się pojawia przed oczami, tak? To, że jak będziesz sobie wyobrażał Wiedźmina, to ci, którzy nie grali w grę, prawdopodobnie będą widzieć Henry'ego Cavilla. Jak teraz rzucą się, żeby przeczytać książki, bo przecież Sapkowski na Amazonie jest number one i książki się sprzedają jak porąbane, to będą czytać historyjki napisane wcześniej i będą widzieć aktorów, których obejrzeli w serialu. Co zresztą jest całkiem niegłupią opcją, bo jeżeli chodzi o stronę wizualną, nawet ta nieszczęsna Triss, na którą tak wszyscy narzekają, nie jest wcale tak źle, oczywiście ze wskazaniem na Henry'ego Cavilla, który jest bardzo, bardzo dobrym wyborem na głównego bohatera. Tak, Henry Cavill, który stał się nowym, wydaje mi się, po Keanu Reevesie obecnie wybrańcem internetu na swojego własnego Herosa, po tym, tak, jak na turnę prasowym zapytany,
czy Xbox, czy PlayStation 4 powiedział, że PC, tak. Czy Gra o Tron, czy nie pamiętam co to... Harry Potter, czy Gra o Tron powiedział Władca Pierścieni, w związku z tym został nowym bohaterem ludzkości, przynajmniej tej wyklętej internetowej ludzkości. Poradził sobie z rolą zaskakująco dobrze. Tak, podobno bardzo... Do tego stopnia, że mój największy strach, czyli że ja będę go widział jako przebranego Supermana, nie ziścił się w ogóle, absolutnie zniknął mi w tej postaci. Jeśli miałbym jakąś uwagę, to miałbym mimo wszystko uwagę do charakteryzacji, bo liczyłem na to, że zostanie on bardziej zdeformowany. Ale jednak twórcy nie odważyli się na to, żeby buźki mu popsuć trochę. Żeby tej jego fantastycznie przystojnej buźki nie popsuć zbytnią liczbą blizn, zadrapań, ran i może jakiś... Z czasem, Hubert, może, wiesz? Może z czasem i właśnie to jest jedna z tych rzeczy, które myślałem, że może będzie się pojawiać w ramach tej różnicy czasowej. To znaczy, że Geralt 20 lat wcześniej ma mniej poharataną twarz, a 20 lat później już... Wiesz, może były różnice w bliznach na jego bułach, ale byłeś wtedy onieśmielony zbyt jego, wiesz, boskim ciałem i nie zwróciłeś uwagi. Tak, jeśli mnie pamięć nie myli, to w ramach 7 odcinków były 2 sceny, kiedy Geralt siedzi w bali z wodą. W związku z tym zostało nadrobione fakt, że na 8 odcinków musi być przynajmniej... liczyłem na jedną, wiedziałem, że będzie jedna. No. Dostałem jedną w gratisie, co się bardzo cenię. Czyli sezon bardzo udany w ogóle. Tak, więc od razu jakość sezonu wzrosła dramatycznie. Tak. Podobno pan Zwłaszcza Kamil bardzo... w momencie, kiedy Yennefer dołączyła do tej bali. Tak, no jakby, co by nie mówić, Ania Chalotra, kurde, ona ma takie głupie nazwisko, dobrze? Chalotra, dobrze. Ania Chalotra ma... warunki, no nie oszukujmy się, nie bójmy się tego słowa, ma warunki, a przy okazji jest zaskakująco dobrą aktorką, bo ja przyznaję, nie widziałem jej nigdy wcześniej w niczym, chociaż ona grała, w czymś tam grała, nie jest zupełnie totalnym żółtodziobem, jaki to był serial? Sherwood i Wanderlust. Nie, to nie jest serial, to jest web series, to się nie waży. Sherwood jest nieważne. Wanderlust to jest serial, w którym grała troszkę, bo ma 5 odcinków. To ten awans tutaj całkiem spoko, więc aktorsko się spisała, wizualnie oczywiście jak najbardziej. Więc dołączenie Yennefer do Geralta zawsze spoko, a chciałem wrócić jeszcze, co mi się nie uda powiedzieć, że pan Geralt Cavill bardzo mocno podobno naśladuje głos pana z gry trzeciej, brytyjski, angielski, amerykański dubbing, czyli pan Doug Cockle. Tak, ale pytanie właśnie moje na temat jego głosu jest takie, nie wiem, ja oglądając to u siebie w domu mam takie poczucie, że on jako jedyna postać nie mówi tam, gdzie jest. W sensie on, jego głos zawsze... A, że jest nagrany skądś tam, tak? Wydaje mi się, że on zawsze gdzieś dobiega z wszystkich 5 głośników. To znaczy, że on też ma taki... O, widzisz, Hubert, masz tyle surroundu. Tak, nie z tego świata głosu. Wszystkie głosy są mocno stonowane, a jego jest zawsze taki donośny i jest jakby komentarzem do rzeczywistości, a nie wypowiadającą się postacią. Takie odniosłem wrażenie. W polskim prawilnym sterele tego nie słychać, więc może efekt przestrzenności rzeczywiście to daje. Czy ten serial ma HDR a propos technikaliów? Och, właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o HDR, to jest pierwsza uwaga, jaką ci napisałem, kiedy tylko włączyłem ten serial. Chryste, panie, ta jakość obrazu. Jest to prawdopodobnie, jeśli chodzi o jakość obrazu, jeden z najlepszych, jeśli nie najlepsza rzecz obecnie znajdująca się na Netflixie. Jest efekt HDR wykorzystany bardzo intensywnie. Jest efekt HDR bez... zbytniego przyciemnienia obrazu. Jasne sceny są naprawdę jasne, ciemne sceny nie są tak przyciemnione, żeby nic z nich nie było widać. Ta kontrast czasami bywa tak intensywny, że aż po oczach po prostu cię wali, więc jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką można obejrzeć pod względem jakości wideo na Netflixie, także każdemu polecam efekt HDR. Jak masz dużo dobrych ekranów, to sobie włącz dużo dobrych Wiedźminów. Tak jest. Wizualnie. Bardzo dobrze. Czy możemy, Hubert, zahaczyć o postać, która pojednała chyba wszystkich, również tych, którzy nienawidzą serialu? Ale chyba jeszcze nie skończyliśmy z Wiedźminem, bo chciałem powiedzieć, że kolejna obawa była taka, że ale on jest za bardzo napakowany, nie? Przecież Wiedźmin musi być gibki, szybki i zwinny. Tymczasem tutaj ta jego zwalistość i nazwijmy to silna postawa zupełnie mi nie raziła. I wręcz wydaje on mi się, to będzie bardzo kontrowersyjne, co powiem, bo mi się wydaje bardziej wiedźmiński od Żebrowskiego. Nie wracaj do domu dzisiaj, bo cię złapią. Tak, jego silna postawa nie przeszkadza w tym, że we wszystkich scenach walk jest mimo wszystko zwinny, szybki, obrotowy, nazwijmy to. Tak, piruety są elementem centralnym wiedźmińskiej sztuki walki. Nie jest to
unik i ciachnięcie kataną, jak w polskim serialu. Tak, natomiast chciałem powiedzieć, że inni Wiedźmini pokazani w tym serialu nie są najlepsi. No tak naprawdę, wiesz, był jeden koleś, który dostał bęcki, a potem był pokazany jego trup. Tak. I także, Filip, najważniejsze pytanie, muszę ci je zadać teraz. Go. Gdzie do jasnej cholery w tym serialu, gdzie go znajdę? No. Gdzie znajdę postać przeciwnika Wiedźmina, który był w polskim serialu? Przecież postać kluczowa. Tutaj to w ogóle nie jest ma ich prawdziwa, w ogóle. To jest prawdziwa postać. Jest zakon płonącej róży jest prawdziwą postacią. W sensie banda tych prawicowych rycerzy to jest prawdziwa postać w liczbie mnogiej w książce. Ale tu się nie pojawiają, głównie dlatego, że chyba... W sensie obstawiam, że dlatego, że Nilfgaard został trochę zmieniony w imperium takie oszołomskie, jeżeli no chodzi o religijność. No właśnie, że oni się zrobili tacy trochę religijno-faszystowcy. Tak nie jest w książce i pewnie dlatego, że też no, pani Loren to wyjaśniła, odpowiadając na pytanie, dlaczego tak jest, że z bardzo prostej przyczyny. W opowiadaniach nie było głównego złego, potrzebowaliśmy głównego złego. I przeciwnik Wiedźmina, czyli pan Maciej Kozłowski, był za mało zły, żeby wystarczyć jako przeciwnik, bo... pewnie byłaby to o jedną, o dwie, o trzy postacie za dużo, które by nie wnosiły nic, jeżeli można ten jakby ciężar tego konfliktu przesunąć trochę dalej. No i myślę, że to się opłaci na dłuższą metę, ale I no rozumiem, że nie mam co liczyć na to, że w kolejnych sezonach się pojawi. Myślę, że nie. Że się pojawią wiedźmińscy krzyżacy. Właśnie jestem ciekawy, bo też w opowiadaniach oni są dosyć istotni, ale nie na tyle, żeby wiązać z nimi większą jakby... A także gdzie jest Anna Dymna? Gdzie są te wszystkie tak, historie? I właśnie Melitele, świątynia Melitele i wszystkie siostrunie i pani Anna Dymna, czyli matka Neneke, która tam tego Geralta tam opatruje i mu mówi, daj sobie spokój chłopie, przestań pierdolić, no będzie spoko, to jej tu nie ma i ja myślę sobie, że ona musi być, bo tak jak Ciri nie ma rodziców, bo zostali zabici na morzu, bo była straszna burza, a matka krzyczała i odrzucała rycerzy, tak będzie miała tatusia i mamusię w postaci Geralta i Yennefer, tak Geralt, który matkę miał, ale ona go zostawiła. I zresztą ta retrospekcja z matką będzie w odcinku 8 i to jest bardzo ładnie pokazane, tak jak w książce, bo też się pojawiło w tym samym zresztą momencie mniej więcej fabuły, to on tak naprawdę mamy nie ma. I Neneke, czyli pani Anna Dymna w serialu, jest jego jakąś wersją mamy, która taki, okay. To jest taka dobra ciocia. Więc ja myślę, że ona w jakiejś formie się pojawi, tylko jestem ciekawy, czy to będzie przeniesione 1:1, czy znowu zrobią jakiś taki, wiesz, amalgamat dziwny, postaciowy i gdzieś tam kogoś zmienią. Może, wiesz, może Wesemir się musi pojawić i kibicujemy Markowi Hamillowi, żeby został Wesemirem. Mimo, że nie ma zielonego pojęcia, kto tak. to jest, I don't know what this zagrać. Is, I want to play this. Może być. Więc jeżeli pojawi się Wesemir, a powinien, to może on przejmie rolę tatusia i nie będzie Neneke, bo wiesz, znowu za dużo postaci. Nie wiem, nie chcę zgadywać, nie ma ich, to prawda i powinni być, bym się nie obraził. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz dosyć znacząca dotycząca postaci Wiedźmina Geralta, tak. Która mimo wszystko, mimo tego jego, bo jeśli chodzi o wizualia, absolutnie jestem kupiony przez to, jak to sportretował Henry Cavill, ale jeśli chodzi o charakter postaci, mm-hmm. to mimo wszystko zabrakło mi tego, co w serialu było jednym chyba z najjaśniejszych, jeśli nie najjaśniejszym punktem polskiej wersji. Mm-hmm. To znaczy to, że Michał Żebrowski, mimo wszystko ten jego Wiedźmin był dużo bardziej ludzki, mi się wydawał. To znaczy to był taki Wiedźmin, który jak siedział w knajpie na przykład z Borchem trzy kawki, to był pijany po prostu i opowiadał, nie no stary, nie zabijam smoków, bo są takie fajne, ładne, są piękne, nikomu nie szkodzą, co tak, ja bym nie zabijał. Oni tu postawili to na tą tak, kartę, że Wiedźmini są odczłowieczeni, tak, jak, rzekomo. Jak prowadził pojedynki z tymi wszystkimi nieudacznymi rycerzami i innymi zabójcami, którzy go atakowali, to przecież bardzo trochę jak Spider-Man, wiesz, ironicznie, cynicznie komentował, tak, mm-hmm. no pamiętasz typa, który oślepili go, żeby w sensie go zasłonili mu oczy, żeby wyrównać szansę tak. I mówi, no nie, no panie, postaraj się, bo nie spotkamy się tu nigdy na tym polu. Tak. Albo kiedy był mistrz miecza, który powiedział, jestem tom zwany mistrzem miecza i jednym ciosem go Geralt załatwia i ten leży na ziemi zakrwawiony, a ten się nad nim pochyla i mówi, mistrz miecza. To były takie bardzo fajne, humorystyczne ludzkie odruchy, które tutaj zostały bardzo zminimalizowane. Pojawiają się elementy, kiedy są na tej imprezie właśnie w Cintrze i on tam trochę sobie szydzi z Jaskra tutaj, tak? Tak. Go kopnął w jaja i tak dalej. To był ten jeden taki element, gdzie to się pojawiło, ale mimo wszystko on jest taki dużo, dużo bardziej odczłowieczony. Tak, zgadzam się. Ja myślę, że duża część tej jakby
ta decyzja i inne decyzje, które pojawiły się w serialu, są też spowodowane tym, że to ma być serial, który jest czytelny dla absolutnie każdego. Netflix jako, wiesz, platforma turbo międzynarodowa, 180 krajów, czy ile ma Netflixa, i serial jest dostępny wszędzie, to chcą zmaksymalizować pole rażenia i te niektóre rzeczy, które mogłyby być takie nasze i byś wtedy powiedział, że o, spokój, w ogóle zostały po prostu wykastrowane z tego powodu, że a, bo to jest bez sensu, to nam zabierze tyle a tyle czasu, albo będzie kosztowało tyle a tyle, a zrozumie to, wiesz, 100 tysięcy ludzi w Polsce tylko, którzy obejrzą ten serial, więc nie warto. I trochę szkoda, bo na pewno szeroko pojęta słowiańskość, która też by się przejawiała w tym, że Geralt jest chłopakiem, wiesz, do szklanki i do szabli. Chłopakiem z osiedla. No, chłopakiem jest, z osiedla. To... Ale jest jeden taki moment, gdzie tutaj z kolei to zostało potraktowane zupełnie odwrotnie, bo pamiętam, że kiedy właśnie on odbiera prawo niespodzianki swoje i mówi, kiedy uratował tego jeża i Pawettę i mówi... To w przypadku pana Wiedźmina Żebrowskiego to była bardzo potężna scena, w której mówi, okej, oddasz mi to, co masz, a go jeszcze nie wiesz. A tu ciągle jest fuck. A tutaj jest, no dobra, no to zrobię tak jak ty, to dasz mi to, co masz, a jeszcze nie wiem, dobra, idę sobie. Więc to był taki akurat jedyny moment, który w tej polskiej wersji był potraktowany bardzo poważnie, a tutaj tak zupełnie odwrotnie. Na ludzie, więc te różnice są dosyć znaczące. Tak, ale to jest w ogóle śmieszne, bo to też jest przykład tego serialu, który bombarduje widza ważnymi rzeczami pisane dużymi literami, które są przemycane w dialogach. I to prawo niespodzianki, które jest powtarzane, kurde, w co prawie drugim tak odcinku. Często jak przeznaczenie. Dokładnie. I jest wyprzedzane jest tylko przez słowo przeznaczenie. To się nie pojawia w książkach tak mocno i to nie jest tak strasznie podkreślane. To wynika z wydarzeń. Jak czytasz, to czujesz, wiesz, dokąd to prowadzi i dlaczego to jest ważne, a tu jest ciągle przeznaczenie, dziecko niespodzianka, prawo niespodzianki, przeznaczenie. Jak tego nie zrobisz, to będzie... Tak, przeznaczenie cię zabije, przeznaczenie. To nie zmienia faktu, że to całkiem fajnie się wiąże z tym koncepcją świata chaosu ogóle, i że prawo niespodzianki jest jednym z tych praw, które pozwala ten chaos okiełznać, a jeśli tego nie bo to się trzyma kupy, tylko że jest, wiesz, za bardzo wygięli, rozumiesz, pałeczkę w tą stronę pod tytułem musimy podkreślić jeszcze bardziej, że przeznaczenie i że prawo niespodzianki, bo oni tego nie skumają. Jeszcze, ale pamiętasz, kiedy ostatnio było mówione? 3 minuty temu. Jeszcze 2 razy rzućcie, bo nie oni nie będą wiedzieć. To było takie... No wiesz, rozumiesz. No. Tak, Filip, też chciałem się pochwalić, patrzę na moje notatki. Chciałem się pochwalić, że mimo to, że nie grałem w żadne gry, to zauważyłem, że już w pierwszym odcinku został Dziki Gon wspomniany. Zupełnie nie wiem, o co chodzi, ale mówię, więc prawdopodobnie takie było założenie twórców serialu, żeby już w pierwszym odcinku tych, co tylko kojarzą z najbardziej popularnej gry z serii, przekonać do serialu. Nie, Dziki Gon się pojawia, w książkach jest wspomniany, bo to się nie wzięło znikąd oczywiście, to, że zostały, wiesz, martwe elfy, że zostały przerobione na głównych bad guyów gry. Ma to oczywiście sens taki, że główny przeciwnik z sagi został w zasadzie, jeśli nie pokonany, to przynajmniej przekonany, że może stary, no daj spokój. Mówiąc o elfach, chciałem zapytać ciebie, czy to jest też kwestia wizji pana Andrzeja Sapkowskiego, czy to jest kwestia może mimo wszystko jeszcze wciąż trochę za małego budżetu, ponieważ odnoszę takie wrażenie, że mimo wszystko jest zbyt małe zróżnicowanie, jeśli chodzi o wizualia, jeśli chodzi o różnego rodzaju postaci, które się pojawiają i rasy, które się pojawiają, bo poza tymi klasycznymi już potworami, które rzeczywiście są zupełnie inne, no to zarówno elfy, jak i driady, jak i krasnoludy wyglądają w tym serialu klasycznie mocno. Jak po prostu ludzie, którzy jedni mają trochę większe uszy, drudzy mają dziwny makijaż na twarzy, a trzeci są po prostu karłami. Tak, właśnie to w ogóle było ciekawe, że krasnoludy to są ludzie niskiego wzrostu. Co nie tak zmienia zwanie. Faktu, że wkurwiony krasnolud, bo ten tak go rudy, oficjalnie ten, będę nazywał. Tak, ten łysy z rudą brodą, super gość. Agresywny, wkurwiony krasnolud, prawdopodobnie irlandzkiego pochodzenia, jest absolutnie przefantastyczny. Tak, i to jak reaguje na jakikolwiek komentarz, na jakikolwiek temat jest zupełnie genialny. Ten śmiech bardzo intensywny. Oklaski dla pana krasnoluda, zdecydowanie. Myślę sobie, że to jest po prostu wykorzystanie archetypów. Klasyczne w książce nie jest opisane, jak oni wyglądają, poza tym, że elfy są, wiesz, dystyngowane, tylko że odarte z tej swojej godności. To nie są elfy z Władcy Pierścieni, tylko to są właśnie zaszczute elfy, które ludzie kopią po dupach, bo są inni. I że mają uszy szpiczaste i że umiłowali sobie sztukę.
To jest koniec. Okay. Driady są. To jest akurat. Driady zostały pokazane słabo. Nie w kontekście wizualnym, tylko cała ta sekwencja z Brokilonu została bardzo mocno spłaszczona. Kto i mi powie, wynaturzona. Dlaczego oni nie kazali mu tej do jasnej cholery wody wypić temu podszywającemu się. No właśnie, ja nie wiem. To jest. Cały ten Brokilon był lekką padaką w takim sensie, że wyglądał fajnie. Okej, okay. Możemy powiedzieć, że no. Brokilon w tym serialu to jest tak jak w Grze o Tron. Południe lasu. Pokazane, nie, albo, nie, nie. Okay. Trzy alejki piaskowe na krzyż, ładny ogród i koniec. No, tak jest. Trochę tak. Więc to była lipa i zgadzam się, powinno to być pokazane zupełnie inaczej, pomijając już fabularne zmiany, bo przecież Geralt i Ciri spotkali się właśnie w Brokilonie po raz pierwszy. Trudno, nieważne. To jest po prostu zestaw archetypów, które Sapkowski sobie przyjął tak, że jakby jest... nierówność rasowa, tak jak wiesz, u nas nie lubią czarnych i Żydów, to tam nie lubią niziołków, bo niziołki też istnieją w tym uniwersum, tak a propos. Niziołków, krasnoludów, właśnie elfów i innych tych, czyli wszystkich tych, którzy nie są nami, czyli ludźmi. I do tego to się sprowadza i bardzo mam nadzieję, że ten właśnie motyw uciskania szeroko pojętego będzie wykorzystany w sadze później, bo to jest fajne echo tego naszego świata, nie, ale poza tym no to po prostu tak jest. Tu nie czy ma... będzie zostanie zbudowany też, żeby było tak jak we wszystkich współczesnych amerykańskich produkcjach, musi być mur. Tak? Może tak. Czyli tutaj też będzie musiała być scena, gdzie jest mur, który okaże się zupełnie nieskuteczny. Dobrze, Filip. I ostatnia moja uwaga. Proszę. Dotycząca tego serialu. Smok nie powiedział wyjeżdżaj i to jest najgorszy, najgorszy możliwy element tego. To jest najgorsza rzecz, jaką mogli zrobić. No, nie tak. ma stępnia, który walczy ze smokiem. Tak, pan rycerz zostaje zmasakrowany w ogóle za kulisami. To tak? jest też, to było słabe trochę. Chociaż scena, jak dostaje zraczki, jest całkiem niezła. To mimo wszystko scena z wyjeżdżaj powinna znaleźć swój odpowiednik w tej wersji. Dobra, no cały złoty smok, który nie wyglądał źle. Ludzie mówią, że wygląda jak kurczak, ale no dajcie spokój. Jest klasycznym projektem stwora ze skrzydłami, estetycznie wyglądał, może był trochę za mały. Największą uwagę, jaką mam do tego, to jest, że jak smok mówi, to on mówi telepatycznie. On nie rusza ustami, tylko mówi telepatycznie. I w opowiadaniu on mówił tylko do Geralta i tylko do Yennefer i oni się orientowali, że on teraz do nas mówi, ja to słyszę. A on to wiesz, do tych wszystkich knypów, co tam się rzucali na to jaj, to też on mówił tym swoim telepatycznym nie głosem. No, don't try this. To było takie mne. Ale poza tym smok był ok, zabrakło pojedynków faktycznego, bo to był ten motyw, że oni tam się naparzają w tej jaskini, on tylko zjarał tego faceta, co się rzucił na jajco mu. I to był też ten moment, kiedy mówię, Yennefer powinna teraz wykorzystać bardziej magię w tym pojedynku. A nie, wzięła ale... szabelką tam, michu. I też na przykład bardzo ładny filmowo, ale absolutnie bez sensu w kontekście walki, czyli że Yennefer, która mówi Geralt, Art teraz i po czym on idzie ją pocałować i naparza tym Ardem. O co w tym chodziło? Czy to, że on ją pocałował? Wyjaśnienie jest takie, że tak jak mówimy o magii, co nie do końca jest, nie pasuje do tego świata, bo akurat magia Geralta to jest taka super podstawowa magia, nie? To jest kurde jarmarczne sztuczki w porównaniu z tym, co potrafią czarodzieje. To jest to, że musisz czerpać energię skądś, czyli że to, że oni się pocałowali, ich uczucie wzmocniło ten czar, dlatego oni tak wypierdzielił z tej skały tak super daleko. Okay. Ale to było takie trochę, jak to mówi się po polsku, cringy delikatnie, nie? Że oni tak się tu naparzają, stawka jest strasznie wysoka, ale mają czas, żeby się przez 5 sekund pocałować bardzo intensywnie. No ale dobra, kadr był ładny. Bo jak cię nauczył pan Albus Dumbledore, miłość to jest najpotężniejsza forma magii. No w sumie jest i miłość będzie ich trzymać, odpychać i przyciągać do siebie przez całą sagę. Ale nie pamiętam, dokąd chciałem dojść tędy, więc może utnijmy to i Jaskier w końcu, bo chciałem o nim już właśnie 20 tak, minut temu. 20 minut temu powiedziałeś, ale chyba to, co wszystkich połączyło, jest fakt, że Zbyszek Zamachowski jest lepszym Jaskrem od tego typa nowego. Hubert, czy tak uważasz szczerze? Czy tak, to tak jest uważam twoja... szczerze. Dobrze, tak to... uważam szczerze, no. Dlatego, że przede wszystkim... przyśpiewki pana Zbysia. To były bardowskie historie. Bardowskie, no. Słowiańskie, Filip, przyśpiewki, no historyjki. Tak. I czuło się ten klimat. Zresztą o muzyce i o tym, dlaczego muzyka pana Ciechowskiego była dużo muzyka lepsza. Pana Ciechowskiego jest dużo lepsza. Okej, okay. To nie musimy już mówić, koniec. To powiedzieliśmy. To tak, jednak Jaskier nowy też mnie przekonał do siebie.
mnie przekonał do siebie głównie dlatego, że okazał się być takim właśnie fajnym brytyjskim ziomem z pubu, który nie chce się od ciebie odczepić i ciągle za tobą łazi, gada i przy okazji śpiewa bardzo dobre popowe, to jest podkreślenie, popowe piosenki. Czyli właśnie to jest... chciałem, że może powinniśmy powiedzieć, że zamiast postaci Jaskra to przemawia do nas twórca tych hitów wiedźmińskiego, bo każdy obecnie pod nosem chodzi i sobie wiedźmin... Tak, no ale widzisz, dobra piosenka zostaje w głowie, więc nie pamiętam ani jednej ballady pana Zamachowskiego z filmu sprzed lat. Ale za to pamiętasz piosenkę pana Gawlińskiego, nie pokonasz miłości. Nie pamiętam, cicho nie pamiętam. No, to pan Jaskier w wykonaniu Joeya Beatty'ego, który na obrazkach pierwszych, jakie były pokazane, mówią, co taki konus, jakiś szczyl, syneczek taki, co to jest? Jaskier oczywiście też jest dużo starszy w książce niż tutaj. To jest przykład znowu wieku, który nie do końca się zgadza, tak jak mówiłeś, jest za młody. Ale jakby wlazł w tą postać bardzo dobrze i nawet byłem smutny, kiedy Geralt tak obcesowo go, nie użyję słowa pożegnał, tylko wziął, odciął się od niego na końcu smoczego odcinka. Nie, to wszystko przez ciebie jest. No, chociaż to jest nieprawda oczywiście, ale nieważne. To Jaskier w tej wersji jest bardzo fajny, bardzo wyluzowany, odpowiednio komentujący. Zwłaszcza, że na początku odcinka zresztą Jaskier mówił, ej, to my idziemy, a on zobaczył Yennefer i mówił, no dokładnie. Tak, więc... Panie Borchu, trzy kawki. No, borczu. Borcz. Tak, barszcz prawie po angielsku. A w odcinku piątym z Jeanem też przecież Geralt łowił, chciał wyłowić tą. W opowiadaniu było tak, że ten Jaskier przypadkiem znalazł buteleczkę. No tu Geralt ją szukał jej celowo, więc też on jakby tego Jeana na siebie sprowadził, mimo tego, że Jaskier mu chciał wyrwać tą. Więc to jest takie tam niuansiki, nieważne. Jaskier ten bardzo mi się spodobał, bo właśnie jest odpowiednio współczesny. Jeżeli chodzi o taką swoje emocje, to jak on rozmawia z wszystkimi ludźmi, jak reaguje na pewne rzeczy, to jest takie bardzo, bardzo XXI-wieczne, ale nie jest na tyle oderwany od tego świata, żeby właśnie do niego nie pasował. I tak jak Jaskier Zamachowski był taki stateczny, taki trochę zagłoba, czyli lubi się wypić, lubi się pogadać, lubi się podupczyć, jest spoko, to ten tutaj Jaskier, on nie jest takim lovelasem, który łamie serca, to zostało zresztą fajnie w wywiadzie wyjaśnione, że u podstaw jego postaci tej jest to, że nie tyle, że wszystkie kobiety mdleją na jego widok, bo on jest taki po prostu, wiesz, jurny chłop, tylko że on ma tak wielkie serce, że on się zakochuje we wszystkim jak szczeniaczek, że on mówi, jest piękna kobieta i o, jest najpiękniejsza, a potem widzi kolejną, będzie ci śpiewał tak, a potem widzi Wiedźmina i jesteś moim przyjacielem, idźmy. Jest jak ten piesek z filmu Up, tak? Odlot. O, tak, co gada. Widzę cię pierwszy raz, ale już się kocham. No, dokładnie. I to zostało sprzedane bardzo dobrze i uważam, że Joey Beatty jest kozak i oklaski z mojej ładnie strony. Śpiewa. Ładnie śpiewa, jest zabawny, jest okej. Okay. Tak, jest to jeden z seriali, który spowodował, że chętnie oglądałem napisy końcowe. Ponieważ wiem, nie we wszystkich. Czy twoja aplikacja też ci mówi od telewizorowa, razu, tak, że następny odcinek? I ja mam 3 sekundy, żeby watch credits. Najgorsze jest, że na Androidzie w telefonie nie ma takiej opcji. Jest taka opcja, na twoim telefonie się pojawia, na ekraniku się pojawia. No właśnie. Jak oglądasz przez na Chromecastie, to możesz... Co ty mówisz? Na, tak, pojawia się, wiem, bo korzystałem długo z tego. Nieważne. Tak czy siak... cholera, no. Tak czy siak korzystałem z opcji watch credits do końca. Bo były pioseneczki. Nie w każdym odcinku chyba. Nie w każdym były pioseneczki, ale jak tak były, to korzystałem. I wręcz jak się zorientowałem, że być może jakąś przegapiłem w związku z tym, to wracałem do tych poprzednich napisów, żeby tak posłuchać. Muzyka natomiast, lepsza w polskim serialu, piosenki tak, natomiast lepsza, reszta muzyki jest taka dość mocno... Jak to się mówi, Hubert, generic. Tak, tak, tak. Jest dość mocno pomijalna. Co nie zmienia faktu, że nie przeszkadza, no. Nie przeszkadza. To jednak widzisz, aż tak się strasznie nie różnimy rozmawiając o tym Wiedźminie. Tak, ja chciałem jeszcze czekać, może przejdę przez te resztę mojej listy. Bo go, tutaj go, są... go. Na pewno są ciekawe rzeczy. Tak, no. Chciałem powiedzieć, że nasz polski Wiedźmin był dużo bardziej współczesny w swoim podejściu do fabuły, ponieważ Filip, w tym serialu kobiety nie mogą być Wiedźminami, a w polskim serialu były kobiety Wiedźminy. Żona Waldka z Złotopolskiego była słynną Wiedźminką. Tak. W związku z tym... To był wymysł serialowy. Tyle lat temu, a już dużo bardziej współczesne podejście do kobiet bohaterów. Tu są wierni. W filmie. Tu są wierni książkom. Tak. Chciałem zwrócić uwagę, że od strony wizualnej bardzo
od samego początku i to do końca chyba zostaje, rzuca się w oczy to, że jest bardzo płytkie field of view w tym, w sensie za każdym razem to, co się dzieje tuż za postaciami jest już rozmyte w 100% i całe boki tych kadrów są mają ten efekt soczewkowy taki szalenie intensywny, że aż się rzuca. A to bardzo często się ludzie zwracają uwagę, że właśnie, że Netflix upodobał te soczewki w kamerach i że większość ich originalsów jest właśnie tak kręcona. Ale wydaje mi się, że tutaj jest to podkręcone jeszcze bardziej. Mhm. Mam tutaj cały szereg uwag na temat w ogóle szkoły czarodziejek, to znaczy, że taki trochę Hogwart dla ubogich, w sensie nie pokazali tego wszystkiego, co w Hogwarcie mogli pokazać. No, no. Strasznie szalenie mi się uśmiałem, kiedy jedna z czarodziejek została przedstawiona jako Sabrina, nastoletnia czarownica. Nie wiem, czy to było celowe. Czy nie, nie jest, to jest postać Sabrina Glessivig, ona jest bardzo istotna oraz ma duży dekolt i wszyscy ją kochają w związku z tym. Tak, nie do końca rozumiem, na czym polega różnica między byciem magiem, a byciem czarodziejką. To jest jedno z pytań, które chciałem ci zadać. Czy to jest po prostu tak, że to jest szkoła dla chłopców i szkoła dla dziewczynek? Trochę do tego to się sprowadza, oprócz tego, że tutaj, mam wrażenie, że właśnie, że w książkach to było osobno, że była Rada Czarodziejów i Loża Czarodziejek, że to były dwa osobne byty. Tutaj zostały połączone w jedno, więc to się sprowadza tak, że jest szkoła dla chłopców i dla dziewczynek. Okej, czyli to nie ma jakiegoś głębszego filozoficznego gdzieś tam ten rozdziału. Chciałem powiedzieć, że jeden efekt komputerowy, który mnie strasznie, i to już chyba w dwóch odcinkach się pojawia, to jest ten dziwaczny, magiczny żyrandol w tej szkole czarodziejek, który tam pod sufitem. A, taki, co wygląda jak z czołówki Grotron? I który wygląda wizualnie jak z czołówki Grotron, ale też jest chyba jednym z najsłabszych komputerowych efektów tego serialu. Też się strasznie uśmiałem, koncepcja oddawania czarodziejek królom, że one się muszą im przypodobać. Mhm. Taki trochę, wiesz, zapraszamy króla jakiegoś królestwa do burdelu z czarodziejkami, żeby sobie wybrał która się najbardziej podoba. Ale z kolei koncepcja, że one potem tak naprawdę skrycie rządzą całym to jest królestwem. Fajne. To jest tak działa w książkach. To jest i ten dobrze manipulacyjny charakter jest strasznie fajny. Chciałem powiedzieć, że bardzo intensywnie w trakcie właśnie tego sceny z Jerzem, z kogoś tam z Erenwaldu, czy z kogoś, skąd jest pan Jerz, Duny? Z Erlenwaldu, dobrze. To szukałem echa sceny polskiej, gdzie meble były rzucane o ścianę i wydaje mi się, że w jednym momencie zauważyłem taką drobnostkę, gdzie może nie do końca jeden z elementów wyposażenia poleciał dokładnie po tym torze, po którym powinien. Więc to jest taki ten. I także chciałem zapytać cię, o co chodzi do jasnej cholery z tym Dopplerem, a dokładnie o co chodzi z tym, że on kazał Mysiemu Workowi, że kazał mu uciekać. On go Hubert, musi złapać, czy o co to chodzi? Jest to wymysł serialowy w 100%. Ale po co to było? To było bez sensu. Postać Dopplera istnieje w tym świecie, to jest taki ten mimik, nie? Czyli zmienia. Klasycznie. Tak to działa. Tylko, że tutaj oni są złymi kreaturami i to jest pewnie jakiś jego ja to odczytałem jako perwersyjną przyjemność, czyli złapię cię teraz, jesteś mój. I koniec. Tylko o to chodzi. I to tylko chodziło o to, żeby ale przecież on przebiegł 3 kroki i się przewrócił i ten na niego skoczył. Myślałem, że może to jest jakaś taka też subtelna kwestia z książki, że on, nie wiem, on musi zostać złapany. Nie, to jest wymyślone totalnie w książkach. Doppler, jak po prostu spojrzy na ciebie, to się zmienia w ciebie i przejmuje jednocześnie wszystkie twoje myśli, wspomnienia i może cię symulować totalnie. I to z kolei było bardzo fajne, kiedy Doppler się zmienił w Kahira i powiedział mu, jesteś szalony. Generalnie sam sobie mówisz, że jesteś szaleńcem, to może jednak coś w tym jest i trzeba tego posłuchać, więc to z kolei mi się bardzo podobało. I to, Filip, wyczerpuje moje zapisane uwagi odcinków 1-7 serialu. No dobrze, to ja bardzo chętnie poczekam na twoją opinię po odcinku 8, który mi się śnił zaraz po skończeniu. W dobrym sensie. Na tyle intensywnie tam się działo, że ja potem przeżywałem bitwę pod Soden, bo to jest główny element fabularny tego odcinka. Przeżywałem ją sobie w głowie, chociaż ona też ma swoje za uszami, głównie dlatego, że tak samo jak w Grze o Tron rzeczy, które nie istnieją w książkach, wyszły gorzej, tak samo tutaj ta bitwa jest wspomniana tylko jako echo i ona się już wydarzyła wcześniej w sadze, a tutaj dzieje się w tym samym czasie, żeby była dramaturgia, żeby była podkręcona. To chciałem powiedzieć, że myślałem, że będziemy się bardziej tu rozjeżdżać w opinii naszej. Ale my jesteśmy zawsze bardzo ugodowi w każdej jednego kwestii. Serca jesteśmy. Tak. Podcasterami. Nie, podstawowy mój zarzut jest mimo wszystko taki, że ja liczyłem na może trochę bardziej oryginalny klimat ogólny, znaczy mniej baśniowy, a bardziej taki jakiś coś nowego, a z drugiej strony mimo wszystko liczyłem na może bardziej
spójną i prowadzoną bardziej może klasycznie linię fabularną. Okay. I to jest to, co chyba ty mi mówiłeś, że to jest taki dobry zaczyn do kolejnych sezonów, bo być może wtedy... No dokładnie, to jest dobry wstęp i tak, mogło wyjść dużo gorzej. Ja jestem zadowolony. Główne moje te kręcenie nosem jest, wynika z tego, że rzeczy w książkach były po prostu zrobione inaczej, prawdopodobnie lepiej. Tutaj może się nie wszystko udało albo nie dało się wręcz zrobić, ale ogólnie rzecz biorąc, pomijając pewne głupotki, to te plusy nie przesłoniły mi minusów i ja jestem tak, wiesz, na takie 7 plus na 10, a momentami 8, więc spoko, no fajnie, dobrze mi się to oglądało, lepiej mi się oglądało oczywiście niż serial polski, mimo braku słowiańskości, i bardzo chętnie obejrzę kolejne sezony, co tak, też jest zresztą plus, że wiemy, że będzie trwał ten serial dalej. No drugi sezon oficjalnie zamówiony, trzeci obiecany podobno. Tak. Więc... Ale myślę, że drugi sezon bardzo mocno zweryfikuje dokładnie to, czy to pójdzie w stronę absolutnie w stronę dzieła sztuki telewizyjnej, czy zostanie na takim poziomie, jest okej, okay, ale... No dokładnie, zobaczymy. Nadzieja na rzecz bardzo, bardzo fajną jest. Póki co jest nieźle w porywach do dobrze z dużym plusem. To mówię ja, Jarząbek, a tak, Hubert co? Nie, wydaje mi się, że możemy spokojnie powiedzieć, że jest spoko. Jest spoko. Jest spoko. Ale jeszcze nie prorokujemy, czy jest wysoko. Jeszcze nie. O wysokości porozmawiamy w 2021 roku, kiedy obejrzymy drugi sezon. Wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Dwie rzeczy są pewne, Filip. Buły Henry'ego Cavilla dalej robią wrażenie na mnie osobiście. I druga pewna rzecz to jest to, że prawie wszystkie kobiety, które znam, bardzo pozytywnie reagują na to, kiedy Geralt robi No bo to jest, wiesz, chciałbym umieć robić tak jak on. Nasza wspólna koleżanka kiedyś mi powiedziała, że przeziębiony mężczyzna brzmi seksowniej, bo ma dużo niższy głos, a Kawi nie musi być przeziębiony, żeby mieć taki głos, więc tak po prostu jest. No. Tak. Są ludzie z bułami i są ludzie. Tak, drodzy słuchacze, to była nasza próba zmierzenia się z bardzo ważnym dla polskiej kultury, dla tematu polskości, tak, i znaczenia słowa Polak w świecie z tematem serialu Wiedźmin produkcji Netflixowej. I polskiej też, Hubert. I polskiej też. To Tomek Bagiński, w ogóle to, co się dzieje w jego życiu, to jest fantastyczna historia. Pozdrawiamy pana Tomka, pozdrawiamy was wszystkich i do usłyszenia wkrótce. Czyli za 2 do 3 lub kiedykolwiek. 2 do 3 czego? Tygodni. No, właśnie chciałem zostawić to ambiwalentne. Dobrze, dla 2 do 3 czegokolwiek. Pozdrawiamy. Fuck.